Cześć, nazywam się Ewa Dyda Nowakowska i witam Cię w trzecim sezonie podcastu Przyjaciółki, Projektantki. Partnerem podcastu jest firma Wallard, producent tapet na wymiar. Dzień dobry, witam Was serdecznie już w trzecim sezonie podcastu Przyjaciółki Projektantki. Dzisiaj rozpoczynamy serię o zupełnie nowej tematyce. W zeszłym sezonie było trochę o trudnościach, o kryzysach, a dzisiaj przechodzimy do tematu, który będzie dla mnie mega interesujący. Myślę, że zainteresuje też inne przyjaciółki projektantki, czyli do biznesu i do. Zarabiania pieniędzy w branży projektowania wnętrz. Z tego tytułu zaprosiłam do mojej pierwszej rozmowy, która tutaj otworzy oczy, myślę, e, wielu e, słuchaczek. E, dzisiaj zapowiedziałam cię, że jesteś hardcorem biznesu. No, właśnie <laughs> ciekawe określenie. W ogóle, dzień dobry. Tak? E, dzień dobry. Jest ze mną Karolina Zagrodzka, założycielka bloga i całej marki House Loves. Zgadza się. Dzień dobry. Dziękuję ci bardzo, że przyjęłaś moje e, zaproszenie. Chciałam cię teraz zapowiedzieć i słuchajcie, do tego wykorzystam ściągę, bo mam wrażenie, że nie da się tego zrobić w jednym zdaniu. Więc tak, Karolina, jesteś znana przede wszystkim z przepięknej realizacji własnego domu, e, bardzo spójnej stylistyki projektów, które House Loves w ogóle projektuje i e, pokazuje, którymi się otacza. Razem z marką Agnella wprowadziłaś na rynek własną kolekcję dywanów, które osobiście oglądałam i byłam e, nawet w fabryce. A z marką Dunin zaprojektowałaś własną kolekcję mozaik. I chyba mogę powiedzieć, bo to już jest oficjalne jest info, adicjalne. które zdobyła również. E, perłe ceramiki. Tak. Parłę ceramiki. Serdeczne gratulacje. Dziękujemy bardzo. Założyłaś stolarnie. Prowadzisz jedne z bardziej popularnych kursów projektowania wnętrz. Zgadza się. No i projektuję wnętrza. I projektuje wnętrza. I pisze na blogu posty takie mega poradnikowe, takie bardzo mocno angażujące. No i tłumaczące tematy projektowania wnętrz i też w ogóle też takie DIY czasami. Mhm. No tak, dużo rzeczy robię. Tylko, że to jest rozłożone w czasie. Okej, okay, bo e, na pewno istotną kwestią w zarabianiu w tym biznesie jest taka dywersyfikacja w ogóle źródeł dochodu. My się będziemy nad tym zastanawiać, jak to zrobić teraz, ale wydaje mi się, że ty to pytanie zadałaś sobie już wiele, wiele lat temu. Powiedz, jak do tego doszło, że od bloga zrobiło się aż tyle różnych źródeł dochodu i tyle różnych inicjatyw? Nie wiem, czy mamy tyle czasu <laughs> przy tym pierwszym pytaniu. To jest tak interesujące, że dziewczyny muszą usłyszeć. E, to jest przekrój e, właściwie, odpowiedzią jest przekrój ostatnich 11 lat, e, odkąd House Loves istnieje. Właściwie nawet nie samo biuro projektowe, tylko blog, który mhm. zaczęłam pisać. Więc zaczęło się w 2013 roku. Dawno temu, i to były jeszcze czasy, kiedy no nie było social mediów Instagrama takiego, który wchula w ten sposób jak dzisiaj. Więc blogi były takim Instagramem. Codziennie rano się wstawało i posty się czytało, ale nie na Instagramie, nie na TikToku. Tylko po prostu chodziło się na różne blogi. I to przyszło do nas z Ameryki. Ja w międzyczasie przeprowadziłam się z Anglii do Polski. I też będąc taką osobą, która no czyta dużo po angielsku i też obserwuję to, co się dzieje w Polsce, zaczęłam pisać bloga. Bloga w ogóle lifestyle'owego tak Aha. naprawdę. I w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale jeszcze pisałam go z kimś. Przez pół roku pisałam go z taką Pauliną Aha. i w sumie pisałyśmy go, jak nazwa wskazuje, House Loves, Aha. czyli o takich miłościach, które można mieć w domu. Na okay. przykład miłości do gotowania, miłości do fotografii, którą wspólnie dzieliłyśmy, miłości do wnętrz, do urządzania domu. I te pierwsze pół Uroczne posty były trochę jej, trochę moje i właśnie one były z przepisami kul kulinarnymi na nasze okay, nie wiedziałam. E, no i e, e, dzieliłyśmy się różnymi tematami, ale rzeczywiście z, e, kończyło się na tym, że ja przeważnie pisałam o tym, jak swój dom urządzam, mhm. ten pierwszy tu w Polsce, e, jak on wygląda, jak go remontuję, z czym się borykam, bo to były czasy 11 lat temu, kiedy na przykład Białe wnętrze nie istniały, a ja pokazywałam, że no w takich mieszkam. Sztukateria zaczynała się na ścianach, e, białe drzwi. No i najczęściej zadawane pytanie, czy białe drzwi się nie brudzą. Bo mhm. dzisiaj tak oczywiście tak. nikt z żadnych no. innych nie montuje. Ja w ogóle swoje drzwi musiałam z Szwecji sprowadzać, bo w Polsce nie można nie było. było takich kupić. I pisząc o tym wszystkim, blog się bardzo szybko rozwinął i w pewnym momencie też e, ja się przeprowadzam do nowego domu. Zaczęłam po prostu budować nowy dom i wtedy bum, się jest taki wielki zrobił, jeśli chodzi o popularność bloga House Loves. Ja nie wiem, czy to jest hmm, prawda, ale wydaje mi się, że byłam jedną z pierwszych osób, a na pewno jedną z pierwszych kobiet, które pisały bloga o budownictwie w sposób kobiecy i techniczny jednocześnie. Ja przez 10 lat wcześniej byłam inżynierem budownictwa okay. miastowego. Wybudowałam już kilka domów po drodze i przeprowadzałam się z pięć razy. I z tym doświadczeniem, z tym moim technicznym wykształceniem, z możliwością pokazywania rzeczy technicznych w AutoKadzie, na tym blogu. Opowiadałam o... Konstrukcji domu, o tym, jakie dachówki są wybierane okay. przeze mnie. I ja jako kobieta wtrącałam się w te męskie wybory. Mm -hmm. No więc te tematy były poczytliwe. Ten blog się bardzo mocno rozwijał. Ja po prostu pisałam taki dziennik budowy na blogu. Mm -hmm. Ale potem naturalnie przyszłam do pisania o wnętrzach, więc to było też takie bardzo ciekawe, dlatego że ja już budując dom, cały czas myślałam o wnętrzach, bo wnętrze całe życie były moją pasją, i ja, to, ja tego nie studiowałam. Ale chciałam studiować, ale w moim mieście nie było takiego kierunku, nie chciałam się przeprowadzać. Więc wylądowałam okay. na budownictwie, które też kochałam strasznie. E, e, ale i nadal wtedy mm -hmm. wykonywałam jeszcze ten zawód projektanta mostów. Natomiast ja zaczęłam pokazywać, że budując dom, budując pierwszą cegłę i fundament, musimy już trzeba myśleć o geometrii wnętrza, o wielkości okno, okien, o wysokości nadproży i takich różnych innych rzeczy, o przystawianiu ścian, jakie to ma znaczenia. Potem, jak już pokazałam, jakie to ma znaczenie w rzeczywistości, czyli na tym blogu te efekty wnętrz, które też nie były takie typowe, jak polskie, wtedy węgę popularne mhm. i różne inne tego typu style, tylko ja po prostu z tej Anglii przywiozłam mnóstwo takich inspiracji, które mi się strasznie podobały yy, i po zaczęły się pojawiać takie stencils na Ścianie, czyli te takie szablony. Ja je robiłam ręcznie, bo to Aha. nie było czasów, kiedy były takie mocne tapety geometryczne, tylko trzeba było sobie samemu to malować. No i w ogóle w tym domu bardzo dużo samemu z mężem robiliśmy. To wszystko po prostu, że tak powiem, się podobało, czytało i wymieniałyśmy się z dziewczynami. Zaczęłam poznawać blogosferę różnymi doświadczeniami, jak to w ogóle wygląda. No więc blog mega szybko urosł w ciągu trzech lat, ale to była pasja, to był dodatek do mojego życia. Aha i mimo tego już minęło jakieś w międzyczasie dwa lata, kiedy ja cały czas myślałam koniec tego budownictwa. Ja, uh -huh. się, ja muszę coś zrobić, czy po prostu ja chcę wnętrza, wnętrze, ale nie było mi dane mieć tyle odwagi. Ale na szczęście przyszedł kryzys w budownictwie i gdzieś było jakieś takie y, usunięcia uh -huh. niektórych inżynierów i mnie też zwolniono y, z fajną odprawą, więc to był najlepszy moment. Okay, kiedy ja po prostu wykorzystałaś? Wykorzystałam uh -huh. moment i w sumie ja będę za chwilę opowiadał o całej reszcie tej historii, ale ta moja marka House Ross, ona jest zbudowana poprzez potrzebę albo poprzez jakby yy, właśnie yy, historię, która się sama tworzy. I tutaj też było tak, ja chciałam to zrobić, ale w sumie zostałam zmuszona do tego, mhm. żeby zacząć być projektantką, zmuszona, oczywiście w, w dobrym słowach tego mhm. znaczeniu. Ja kocham wnętrza, ja już wtedy miałam bardzo dużo takich pytań. A może pani by mi zaprojektowała no właśnie, wnętrze, chciałam nie? chciałam się zapytać o to pierwsze wnętrze zaprojektowane dla kogoś. To już tak. się pojawiało wtedy, jak był tylko blok, a ty jeszcze pracowałaś tak. na etacie? Tak, to się pojawiało. Mhm. To było zapytanie, których ja nie mogłam się podjąć, no bo, mhm. no bo miałam swoją pracę, miałam dom, który budowaliśmy. Mhm. Fizycznie też rękoma, bo ja swoje 800 metrów kwadratowych ścian i sufitów pomalowałam sama. Wow. Więc jakby to nie było możliwe, więc mhm. ja po prostu no, musiałam wtedy od. Natomiast jakby czułam, że jeśli zdecyduję się na to, to gdzieś tam tego klienta znajdę. I właściwie z dnia na dzień, bo z miesiąca na miesiąc, pierwszy, wystarczy jeden klient, tak? Pierwszy klient tak. się pojawił. To był projekt Elegance. Będę oczywiście go pamiętać do końca mhm. życia w ogóle bardzo wyjątkowy. Z ogromnym zaufaniem moja klientka podeszła właśnie do tego mojego jakby pierwszego projektu. Ale ona wcześniej widziała moje wnętrza, mhm. więc była przekonana, że sobie poradzimy. No i, no i tak się to zaczęło. Jeden projekt, drugi projekt, i tak naprawdę wydaje mi się, że jakby tutaj. Za to zaczęłam pokazywać w internecie, jak ja to robię, ale ja też nigdy nie pokazywałam żadnych wizualizacji. Nie wiem, czy zwróciłaś tak, uwagę, tak, ja tak, zawsze tak. pokazuję ja znam realizację. Twoją, tak, no, znam twoją, powiedziałabym, strategię odnośnie tak, prezentacji. Ja wnętrz. uważam, mhm. że to jest bardzo trudne, no bo trzeba się naczekać, żeby coś zaprezentować mhm. i to też wynikło trochę z tego, czym... Co ja posiadam. Czyli ja mhm. posiadałam już zdjęcia swojego domu, potem drugiego domu, które budowałam, a potem mogłam pokazać kolejne projekty, kiedy były zrealizowane, ale rzeczywiście. Od samego początku wiedziałam, że ja nie chcę pokazywać ani moodboardów, mhm. ani koncepcji, ani wizualizacji. Że ja chcę pokazywać reali realizację, mhm. chcę pokazywać budowę, chcę pokazywać jak to się tworzy, z czym, z czym trzeba się mierzyć. I chyba to też jest coś, co wyróżniało mnie wśród innych, mhm. też zbudowało mój, jakby moją markę. Ale to też wynikło z. Konieczności na bar bardziej niż potrzeby, ponieważ ja do dzisiaj nie robię żadnych wizualizacji w swoim biurze projektowym. My, my z klientami pracujemy zupełnie inaczej. Mamy swoją taką utartą ścieżkę, wiemy, jak ich obsługiwać. I w sumie zdarzyło nam się chyba dwa razy, kiedy klient dodatkowo dokupił wizualizację okay. i wtedy my ją zlecamy grafikowi, tak? Zazwyczaj nie ma takiej potrzeby, mamy inne narzędzia. No i do dzisiaj. Uważam, że to jest dobry dla nas kierunek. Czy dla wszystkich? No tego nie wiem, ale dla nas bardzo dobrze się sprawdza. Ja wywam te nasze sesje zdjęciowe e, i to jak pokazujemy, e, coś, jak coś jest zrealizowane. E, no po tym wszystkim, e, cóż, po tym wszystkim taki przyszedł moment, e, kiedy e, w przypadku albo z potrzeby e, były spotkania z moim, e, z moim bliskim kolegą ze Szczecina, który właśnie, Projektuje tapety, i ma okay. swoje kolekcje tapet, i mówi do mnie, no, Karolina, no to, ha, ja do niego robiąc jakiś projekt mówię, że. Nie ma takich tapet, jak ja chcę mhm. używać. Po prostu takich nie ma. Są wszystko jakieś takie, mhm. nie ta stylistyka, tego wszystkiego brakuje. W ogóle ja w, na blogu bardzo dużo pisałam o tym, czego w Polsce nie mhm. ma. Miałam takie serie postów i mitów, obalania, że w Polsce się nie da, skąd to wziąć i tak dalej. I no ale po... większej rzeczy było jednak z zachodu. Było te, które... z zachodu, mhm. tak, bo ja jakby ten trend angielski, francuski, amerykański uh -huh. takich tych rezydencji podmiejskich preferuję. I jakby to się, to dopiero przychodziło uh -huh. do Polski. E, no i e, ja właśnie też zawsze tak z każdym producentem, zawsze w kuluarach rozmawiałam, że nic nie ma w tej Polsce, trzeba coś z tym zrobić, czemu uh -huh. jeszcze nikt nie wyprodukował, przecież to jest takie oczywiste. No dla mnie było oczywiste, uh -huh. że to jest... No Luka bo chciałaś mieć to do, do swoich projektów. Dokładnie, uh -huh. więc ja znowu z potrzeby w rozmowie z, właśnie z Łukaszem z OnWall mówię, e, dlaczego, nie masz, mhm. dlaczego nie ma takich, takich tapet? On mówi, ja jestem grafikiem i mam inną stylistykę, ale jeśli chcesz, to ty dawaj robimy mhm. kolekcję. No i tak powstała nasza pierwsza kolekcja, pięć lat temu. że mhm. kolekcja tapet która rzeczywiście też była inna i ona e, pokazywała zupełnie taki nowy trend w, w Polsce nie w świecie tylko nowy trend jakiś no, e, czegoś czego w Polsce nie, co, coś co w Polsce nie było łatwo dostępne e, ta kolekcja się świetnie przyjęła w ogóle wszystkim się tam podobała o tym którzy mi mówili może komuś nie e, fajnie się sprzedawała przez wiele lat zresztą do tej pory e, i e, no i potem e, potem Właśnie był taki moment, kiedy ja zaczęłam się zastanawiać, w sumie to oprócz projektowania wnętrz, może fajnie by było mieć swoje produkty, mhm. ale to jest przerażające. Na początku to jest przerażające, bo w ogóle nie wiadomo, jak się za to zabrać. Ale ta myśl się pojawiła z takiej chęci właśnie zaspokojenia potrzeb, czy czułaś w tym biznes? Yy, obie te rzeczy. Okay. Czyli jakby ja widziałam, że jest potrzeba, bo jest luka na rynku, po, i ja tą potrzebę, pod, jakby to było dla mnie ważne, żeby mogła używać tego w projektach, ale z drugiej strony od razu widziałam, to jest idealny pomysł na y, zdobycie dodatkowego źródła przychodów w swoim biznesie, który jest y, niezależny od czasu, jaki codziennie spędzasz tak. na projektowaniu. Tak. Y, oczywiście od, taki no, bardzo pasywny dochód. Tak, tak? ale taki no. przyszłościowy. Tak. I oczywiście na początku pracujesz y, nad Koncepcją, wypracowujesz tą koncepcję, i te, za ten czas nikt nie płaci, bo dopiero jakby. Mm, ta opłata następuje po sprzedaży. Mm -hmm. Wiadomo, jeśli te sprzedaży się uda udadzą, więc jest to ogromne ryzyko, bo możesz się napracować, narobić, a And przygotowanie mm -hmm. jednego produktu albo jednej kolekcji, to jest minimum rok czasu. Więc ty po prostu możesz spędzić ten cały czas i do niczego nie dojść, i to jest ogromne ryzyko, ale jakby potem jest to właśnie taki, taki pasywny przychód, mm -hmm. który, jak ja to nazywam tak kolokwialnie, to jest tak na emeryturę. Okay. <laughs> I trochę tak do tego. Podchodzę, yy, chociaż jakby też yy, wiem, że handel. Jakby rządzi się takim prawem e, okresowym, że to nie jest na emeryturę, mhm. że, jest że kolekcje bardziej. są sezonowe. Mhm. Ja marzę o tym i staram się i robię wszystko, żeby każda kolekcja była ponadczasowa. ponadczasowa. Mhm. E, bo w ogóle ja wyznaję taką, e, m, taką filozofię projektowania wnętrz, że ja bym chciała, żeby mój klient nigdy do mnie nie wrócił. Mhm. Ja bym chciała zaprojektować. Takie wnętrze, które za 30 lat, będzie za nadal. 100 lat nadal będzie... Uważane za piękne i niekoniecznie wymagało remontu. Inna sprawa, jakby zużycia tego, tego wnętrza, ale jakby chodzi o design. Czy mi się to uda, to, to jakby czas pokaże, to nie o to chodzi? Tylko takie też chciałabym, żeby były moje produkty. I to jest bardzo trudno osiągnąć. Między innymi właśnie kolekcja naszych, ta pierwsza kolekcja tapet, ona gdzieś już widzę, po pięciu latach zaczyna być. Zaczyna przechodzić w produkt taki już o, o yy opatrzony okay. i gdzieś tam ten trend na te takie wielkie, geometryczne linie zanika. No ale ona nadal, nadal fajnie się sprzedaje. Także jakby tylko że już nie tak bardzo jak w swoim tym piku. Uh -huh. Ale zgadza się właśnie, zastanowiłam się nad tym, czemu to ma służyć i czy chcę to robić, no bo podejmuje ryzyko, tak? Podejmuje tak. ryzyko. No i, w, i stwierdziłam, że to jest super pomysł na to, żeby właśnie nie naraz. Ale chociaż jeden taki produkt wypracować mhm. i potem go wprowadzić, zobaczyć, co będzie. Potem za jakiś czas podjąć się nowego tematu i nie za wszelką cenę, nie, nie robić tego na gwałturety I, i dlatego, że ja muszę po prostu mieć dodatkowy dochód w firmie. Tylko to jest taki pomysł na to, żeby spokojnie kolejną. Produkt się pojawiał, jeśli jest w ogóle chęć w współpracy z jakąś marką, i pierwsze produkty, czyli te tapety, no to wyszły z takiej koleżeńskiej rozmowy. Potem wyszły kolejne rozmowy związane ze stołami. To one były bardziej tak, że gdzieś tam na targach powstały mhm. rozmowy partnerskie I, i stoły się potem pojawiły, ale jakby zbudowanie produktu zajmuje, no tak, średnio półtora roku. Okay. <laughs> Więc y, większość osób sobie nie zdaje z tego sprawy, i y, y, to też bardzo, bardzo dużo y, y, czasu pochłania. Y, a potem, kiedy te kolekcje tak mocno siadły. To okazało się, że jakby łatwiej jest rozmawiać hmm, z, kolejnymi z kolejnymi partnerami. I gdzieś tam też w kuluarach były rozmowy właśnie z marką Home and Living, związana hmm. z łóżkami, więc myśmy zrobili tą kolekcję trzech łóżek i to było takie piękne. I w ogóle, no, w ogóle, ja uważam, że każdy z tych produktów, hmm. które zrobiliśmy, to jest takie moje, kolejne dziecko, więc ja zawsze mam taki uśmiech na twarzy, kiedy je wspominam. A kiedy te kolekcje okazały się na rynku, inne niż one jakby one są jakby wypełniają rzeczywiście tą lukę handlową. Mm -hmm. To mam wrażenie, że niektóre marki to zauważyły i zaczęły się zastanawiać nad tym czy nie warto współpracować z projektantami wnętrz, mm -hmm. projektując produkty handlowe? No właśnie, handlowe. O, to, o to chciałam sobie ciebie to to teraz się zapytać. Czy tak. nie uważasz, że przede wszystkim Twoją przewagą w stosunku do innych projektantów uważam, że jest to, że masz taki bardzo spójny styl. I ten styl też jest spójny, wydaje mi się, z Tobą i swoją filozofią, nawet to, jak mówisz o projektowaniu wnętrz. A oprócz tego, to Ty, jako projektant, wiesz tak naprawdę najlepiej. Dokładnie. Czego nie ma. I, e, i kolaboracje i, z kimś, tak. kto nie projektuje i kto nie szuka tych konkretnych płytek czy tych konkretnych dywanów, są po prostu takimi kolaboracjami artystycznymi dla zaspokojenia ego. One i tak też dalej. mają bardzo dużo wartości, ale mam takie wrażenie, że dzisiaj po tych pięciu latach, odkąd nasze mhm. kolekcje weszły, a właściwie od dwóch lat, kiedy już mamy z trzy czy cztery takie silne produkty, to marki zaczęły zauważać, że nie tylko projektanci sztuki użytkowej, nie tylko właściciele firm i nie tylko handlowcy powinni produkty mm -hmm. projektować. A niestety tak, nie mówię, że we wszystkich przypadkach, ale większości. w większości mm -hmm. przypadków tak właśnie było z różnymi kolekcjami w kolaboracji. Ja się zawsze temu dziwiłam, bo... Naj bo właśnie ja też uważam, tak jak ty, że to projektant wnętrz ma ten kontakt z klientem i on widzi, jakie są potrzeby. I ja to doświadczenie przenoszę na tą kolekcję ze swoją wiedzą, z tym, że widzę, że na rynku są jakieś luki, z tym, że widzę, że klient by coś kupił, ale tego nie ma, z tym, że widzę, że w jakimś stylu wnętrza po prostu czegoś nam nadal brakuje. No jeżdżę po tych targach, chodzę po tych sklepach, tak. widzę, jaki jest mhm. dostępność, widzę, widzę też po projektach, co ja muszę sprowadzać mhm. z granicy. Dokładnie. Więc, co dałoby się robić w Polsce? To, tak, to jest ogromna ilość wiedzy i doświadczenia, którą mam nadzieję producenci zaczęli zauważać, i dlatego też do mnie mhm. na przykład zaczęli przychodzić bardziej niż ja, że szukałam kogoś. I ja zawsze o tym mówiłam, ale na początku to były trudne rozmowy. To zawsze były takie, dobra, projektant, co on tam wie o handlu? Mhm. Nam się dobrze sprzedają nam się dobrze sprzedają takie tam y, szklane y, zlewy na y -y -y. przykład, tak? Bo ja mówię, no dobra, no ale to nie zaprojektował projektant, no ja nigdy w życiu takiego nie zlewu muszyło. w projekcie nie, nie użyję, więc y -y. ja nie wiem, jak to się może dobrze sprzedawać. Y -y. Nie przekonuje mnie to, ale szanuję to. Natomiast ja uważam, że nie macie produktów, które by się sprzedawały. Co pani wie o handlu? Ja mówię, no ja nic nie wiem, ale wiem, czego y -y -y. brakuje, tak? Y, to się nie będzie sprzedawać, bo, te, y, bo to jest za jasne, y, bo to jest nieużytkowe, bo coś tam, różne, mhm, różne metody, różne, różne powody. Ja mówię, ale skąd możecie wiedzieć, że to się nie będzie sprzedawać, skoro takiego produktu w Polsce nie ma? Bez Dokładnie. sensu, rozmowa w ogóle. No i na szczęście niektórzy to zauważyli, czy marka właśnie Dunin, czy marka Agnella z dywanami, mm -hmm. oni sami przyszli już do mnie, czyli jakby odwróciła się ta, ta nasza współpraca. Przyszli, zapytali się, czy ja bym mogła dla nich coś stworzyć, no z ogromną przyjemnością oczywiście, z ogromnym szacunkiem. Super, i... super, bo te rzeczy się uzupełniają też, tak. nie? To jest tak, że niedługo będzie mógł. cały, być dom, cały dom. No to ja staram się, ważenie? nie mogę sobie... Nie wiem, no może. <śpiewa> Ogólnie wydaje mi się, że to jakby jest takie naturalne. No nikt nie przyjdzie, żebym zaprojektowała komuś łóżka skoro już z kimś innym mhm. robię to łóżka, więc te, 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 czy. Czy te produkty muszą być jakimiś kolejnymi, kolejnymi kategoriami, więc te szlampy się pojawiły w międzyczasie. Tak, i one się rzeczywiście uzupełniają, bo ja jakby staram się, żeby wszystkie kolekcje były w miarę wspólne w swojej stylistyce, czyli w tym, co, co ja preferuję we wnętrzach. Um, I w tej całej filozofii, w kolorystyce, w tonacji i w stylu. Um, I chcę, żeby się uzupełniały, no bo fajnie, żeby było łatwiej je projektować, zestawiać mhm. ze sobą, żeby można było po prostu wziąć tak. wszystko z hauslos i będzie ładnie. <laughs> <laughs> no jakby, no też, wiadomo, że też mi na tym zależy. E, natomiast, e, właśnie. Robienie takiej kolekcji już z takim świadomym producentem i w ogóle z takimi dużymi producentami, no bo też jakby to jest już duża ogromna skala. fabryka, mm -hmm. duża skala, no to jest zupełnie inne doświadczenie i w ogóle tak jest, że niezależnie od tego jaki produkt, jaką kolekcję zrobiliśmy przez ostatnie 5 lat, to każda współpraca jest zupełnie inna, ponieważ jakby to jest zupełnie inny projekt, mm -hmm. zupełnie inny produkt. On rządzi się swoimi innymi e, technologiami, mm -hmm. których ja muszę się przy, na przykład przystosować. No, nie mm -hmm. mogę wszystkiego wymagać, często czegoś się nie da osiągnąć. Mm -hmm. e, I one mają swoje historie. Też mają innych ludzi, którzy stoją za tą firmą, mhm. mają inne działy albo nie mają działów chociażby marketingu mhm. czy, czy jakiegoś rozwoju. No i w ogóle każda współpraca jest inna i pokazuje zupełnie co innego, i to jest przez to też bardzo ciekawe, bo to jest takie no, zdobywanie doświadczenia w przeróżnych w ogóle. Sytuacjach i branżach, bo to mhm. jedna branża na przykład dywanowa różni się od branży płytkowej, no i, i, i również ta z oświetleniem. Także no niesamowita to jest yy, niesamowite to jest doświadczenie. A na przestrzeni tej historii tych różnych współprac, miałaś takie momenty, że musiałaś zawalczyć o swój produkt, upierałaś się przy czymś bardzo, jakby czułaś się nie do końca zrozumiana właśnie przez niektórych producentów? No wiem o co ci chodzi. Właśnie. Yy, nie było takiej okay. sytuacji. Miałam to szczęście, że za każdym razem całkowicie mi zaufano. Mm -hmm. Ja zawsze staram się wejść w taki bardzo partnerski układ z, 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 tą, z tą drugą marką. Chcę, żeby oni jakby uczestniczyli w tych moich pomysłach, czyli jakby też podpowiadali ze swojego doświadczenia mhm. handlowego właśnie, e, czy propozycje, bo wiadomo, że to nie jest jedna, tak? Mhm. Jedna propozycja dywanu, tylko jest ich tam kilka i wybieramy z tego, mhm. które są dla nich lepsze, jak oni to widzą. Okay. E, I nie, nie musiałam walczyć o te swoje najlepsze. Przeważnie to jest tak, to wybierz co chcesz, okay. a to takie po środku wybierzemy raz. Okay. Na no przykład. <laughs> e, i, e, ale ogromne zaskoczenie była marka Dunin. To było po prostu niesamowite. To jest, w ogóle, to jest w ogóle hit, dlatego że myśmy zrobili tą kolekcję w pół roku. Aha, to okay. jest w ogóle niemożliwe. Jak ja usłyszałam, że taki jest jakby plan, no, mówię, no, no powariowali, no. Nie ma, nie ma szans. Ale po prostu taka ilość, taka ilość doświadczenia, wiedzy, zaangażowania, możliwości produkcyjne, które oni mają, no i ten cały marketing, który mają, to sprawiło, że no myśmy... Poszło gładko. Poszło gładko mhm. po prostu. No i oni też, ja rzucam te propozycje, a oni tak będziemy robić to i to i to. Ja myślałam, że będą musiały wybierać, a oni nie, wszystko robimy. Okay. I powstała ogromna kolekcja tak. płytek. Ogromna. Ja tam... Nie pamiętam tej liczby, ale to jest chyba z 38 tak, patternów. Tak, tak. yy, ona się oczywiście uzupełnia i tak ma działać, jak takie klocki Lego, ma mm -hmm. się ze sobą zestawiać, ale no jest i tak bardzo duża. Więc, yy, yy, więc no to nie było takiego, takiej sytuacji, że musiałam z czegoś zrezygnować. Bardziej była taka sytuacja, kiedy... Yy, na przykład, ja podchodziłam do lamp przez 4 lata, Aha. a jak wiesz, w tym roku dopiero tak, poszła tak. jedna kolekcja. Właściwie to są cztery lampy, tak wszystkie z jednej kategorii. Uh -huh. Więc no, to jest przykład czegoś, z, czymś, z czym ja do dzisiaj się zmagam, właśnie z lampami. Okazuje się, że właśnie wyprodukowanie lamp w Polsce, jeśli chcesz, żeby ta produkcja była polska, czyli te tak. komponenty są polskie, no jest strasznie ograniczona. Mhm. Więc moje pomysły, dziesiątki szkiców, które ja mam i przedstawiałam różnym firmom, no po prostu, jeśli oni chcieli je realizować w Polsce, musiały być odrzucane, no bo były technologicznie okay, nie byli w stanie tego tak, można je produkować w Chinach, okay. można je za granicą jeszcze w innych krajach, mhm. ale jeżeli to nie są Chiny, no to ceny po prostu za takie mhm. lampy się tak horrendalne, że, że, że oczywiście nikt tego w Polsce nie będzie kupować, więc nie można tego tak robić. E, no i zaczynamy właśnie wchodzić w, taką, e, w taką, taki stan decyzyjności, czy warto robić ten design za, taką, mm -hmm, za, taką, mm -hmm. za takie pieniądze, bo, bo po prostu to będzie tak drogie. Że Czyli nie wiadomo, tutaj, jakby takim e... hamulcem jest technologia, technologia. Okay. technologia w Polsce. Mm -hmm. Bo akurat to było tak, że. Yy, znaczy, ja w ogóle z dwoma albo trzema firmami mhm. rozmawiałam o tych moich kolekcjach lamp. I właśnie w pewnym momencie one rezygnowały. No bo okazało się, że to jest jakby trudne. Jedna była otwarta na to, żeby zrobić to w Chinach. Ja też nie miałam z tym żadnego problemu, bo naprawdę no y, większość lamp, które tak. są na, na naszym rynku europejskim i, tak i światowym z, mm -hmm. i tak pochodzi z Chin. Mhm. I, I nie to wiem, czy wszyscy fabryk. to wiedzą, ale po prostu <laughs> przeważnie to jest z, tej samej, tak, z tych samych kilku fabryk. Więc jakby ja nie mam problemu z tym, że to nie jest po, produkt typowo polski. I y, ta jedna marka chciała to zrobić w Chinach, ale wtedy się wtedy był taki moment tego Krachu. Okay. I tych takich, był taki moment, że nie te kontenery z Chin nie przyjeżdżały, okay. nie można było mhm. tam gdzieś jeździć. To może przez COVID jakieś Coś tam było, mhm. jakieś takie sytuacje i w końcu oni musieli z tego zrezygnować. Myśmy w końcu w ogóle w to nie weszli po, i, po, i wtedy okay. pojawiło się lumę i oni powiedzieli, że my spróbujemy zrobić chociaż tą jedną kolekcję, ale tylko w Polsce. I akurat ten produkt jest, jest made in Poland. Okay. Tak, 100%. I to okay. jest też fajne. E, udało im się, ale jakiś in, o innych rozmawiamy, no to już jest problem. Ja też kicę od pięciu już czy czterech lat mam, cały czas no, te same. to ciekawa jestem, sobie w jakimś już, takim, Już w Już Już jest na rynku. To też jest w ogóle tak, że... A widzisz? To się przetawnie. Ty okay. masz ten pomysł, ty masz tą wizję i potem masz taki... Jak okay, nie Jak nie trafisz, jak nie trafisz mhm. w czas, to jest za późno. Ja w ogóle... Zresztą Marka Lumy o tym wie. Ja mówiłam, za długo trwał proces przygotowania tej kolekcji i te nasze lampy weszły o roku za późno. Okay. Ale jakby i tak, i tak cieszę się, mm -hmm. że się podobają i jest super, ale jakby ta stylistyka tego, tych lamp byłaby nowością rok wcześniej. Okay. Co z tego, że ja ją 4 lata temu zaprojektowałam? Tam <laughs> nigdy nie wiem. Ale ty też mówisz u siebie na Instagramie o tym, że w ogóle projekty tu powstają. Tak. Nawet dom, który prezentujesz teraz, ten ostatni, to jest. Początek projektowania 2019 rok. rok. Tak. No właśnie ze względu na to, że ja pokazuję na Instagramie czy w portfolio swoim realizację, no to jakby, żeby doszło do sfotografowania tego wnętrza, no skończone. oczywiście musimy przejść przez cały proces projektowy, mhm. budowlany. Ja też przeważnie mam klientów, którzy budują domy, a nie wykańczają mieszkania, więc ten proces jest jeszcze dłuższy. Ludzie się budują po dwa lata, trzy lata. No i właśnie projekt Provincial, mhm. no to jest przykład tego, co zaprojektowaliśmy pod koniec 2019 na początku 2020 roku. Ten dom był budowany potem w 2021, 2022 i oczywiście klienci się wprowadzili. W 2023 zbieraliśmy się do sesji. Okay. Oczywiście to też jest proces, bo ja się pytam, czy już jest ta lampa, mm -hmm. czy ta lampa. Bo wiadomo, że ludzie się nie wprowadzają tak. na gotowo. Wszyscy moi klienci się nie wprowadzają na gotowo. Chyba oprócz jednego. E, więc jakby to też jest mhm. czas, kiedy ja czekając na sesję, czekam na właśnie ten e, te decyzyjność klienta, czy on już zakupił te wszystkie rzeczy, czy są już te zasłony, bo to zawsze przeważnią są na, na końcu. końcu. E, zawsze czekam na zasłony, no i projekt nie jest bez zasłon, na przykład w salonie, ale okay. to też jest decyzja klientów, że oni po prostu ich nie chcą. Mhm. Tam, gdzie mają być, są, ale tam, gdzie zdecydowali, już nie chcą. E, no więc tak, proces projektowy wnętrz od Projektu do realizacji przy domach, no to jest bardzo długi, ale proces projektowy produktu jest tak samo długi. Mhm. No, ja swoje stoły półtora roku szykowałam, żeby je, żeby je wypuścić mhm. i opublikować. Tak samo było z, z łóżkami, chyba rok. Tam troszeczkę może było szybciej, bo łóżka troszkę łatwiej się po prostu prototypy tworzy mhm. łatwiej. I to też dlatego. Yy, no i to naprawdę jest tak, że te pomysły. Są, jest ich wiele na to, co by mogło być wyprodukowane, ale zanim dojdzie do publikacji, upublicznienia, to mija miesiące i lata. Dobra, to jesteśmy przy dywersyfikacji i właściwie omówiłyśmy, słuchaj, jeden, jeden. <laughs> jeden z tych Chciałam dodatkowych powiedzieć. źródeł dochodu. Tak. Żeby skończyć, może, wątek właśnie tych współprac i własnych produktów, to chyba. Muszę zapytać, bo myślę, że to jest w ogóle marzenie wielu e, projektantów. To no moim też było. Zdecydowanie. Mieć taką e, kolekcję. Dałabyś radę powiedzieć nam jakąś wskazówkę, jakby co jest takie najistotniejsze, że ten producent teraz przychodzi do ciebie po tą współpracę, tak żeby. Tak, biznesowo. 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 Tak. Myślę, że najważniejsze jest podpisać umowę. Ja wiem, że to śmieszne, ale wiem, ja, nie mam, no. ja nie miałam pierwszej umowy na przykład na początku, pierwszy, przy pierwszej kolekcji. Aha. Tylko tak wszystko wiesz. Okay, no okay. tak znamy się, jest super, nie? Uh -huh. No potem sobie oczywiście zrobiliśmy, uh -huh. tylko że, yy, yy, że na szczęście się po drodze nic nie stało. Yy, napis, spisać tą umowę i zastanowić się, yy, jakie są scenariusze. Uh -huh. Przede wszystkim ta umowa jest terminowa. To jest bardzo ważne i to powinna być termona Ona mm -hmm. nie jest do końca życia. Ona jest terminowa. Trzeba ten, jakby okay. ten, określić ten czas, kiedy wy współpracujecie i potem określić, co się dzieje po. Mm -hmm. y I sobie zdefiniować, co się dzieje po. Y trzeba w umowie zawrzeć oczywiście kwestie też rozliczeniowe, czyli jak mm -hmm. będziemy się rozliczać tam kwartalnie, rocznie, na podstawie czego i tak dalej. No właśnie, bo to wcale chyba nie jest takie łatwe do nie kontroli. Jest łatwe. Nie jest mhm. to, Jest to w ogóle bardzo duża... Y Jeśli chodzi o kontrolowanie... To jest to bardzo duży kredyt zaufania. Uh -huh. No bo wiadomo, że jakby ta współpraca polega na tym, że ja dając swoją markę, dając swoje, swój wizerunek i oczywiście. Projektując ten i potem produkt promując, promując promuje cały czas, mhm. no, oczekuję za to zapłaty, no i ta zapłata jest w postaci prowizji od sprzedaży, no ale ty musisz zaufać, że te, że te wykazy sprzedaży że te są po mhm. prostu rzeczywiste. Mhm. Można sobie w umowie zawrzeć jakieś pewne systemy kontroli mhm. tych wykazów sprzedażowych. Warto o tym pomyśleć, jakby to nie okay. powinno być coś, z czym ta druga marka jest ponieważ jeśli prowadzi transparentnie mm. swój interes, no to, to, też jest dla niej, tak? to jest to dla niej żaden mm. problem. I, i, I generalnie nie spotykam się z tym, żeby to był problem. Jest to zupełnie zrozumiałe. Tak samo też powinna ta marka zadbać o to, aby w umowie było bardzo jasno określone, jakie jest zaangażowanie projektanta. Bo to zaangażowanie może być na różnych poziomach. Okay. Możesz mieć oczywiście jakby pomysł na produkt jesteś twórcą mm -hmm. tego produktu. to jest jedno. A użyczenie wizerunku to jest druga rzecz. Potem twoje zaangażowanie czasowe w promowaniu tego produktu. Zaangażowanie w byciu, powiedzmy na premierach, na jakiś, mm, Na odbieraniu na, nagród. Na odbieraniu <laughs> nagród. Dokładnie. No to już jest takie przyjemne. Ale jakby twoje zaangażowanie na przykład w w marketing mhm. tego produktu. Musi być jakoś jasno określone, mhm. bo może się to. Nawet, tak twoje social media, tak? Ile czasu tak. poświęcasz też na to, jakby tak, tak. realnie. Mhm. To trzeba realnie określić w umowie, żeby nie było potem takiego zdziwienia, że na przykład komuś może się wydawać, bo Marka też może mieć takie wyobrażenie, że ja powinnam o produkcie mówić na przykład trzy razy w miesiącu. Może mieć takie Założenie, które nie zwerbalizuje i ono nawet nie uh -huh. jest potem na piśmie. Uh -huh. I potem może mieć pretensję, że na przykład przez trzy miesiące nie było mowy o produkcie na y, profilu. Y, więc to też koniecznie trzeba sobie jasno określić, uh -huh. wyszczegółowić, y, jakie jest Twoje zaangażowanie. Poza tym, też na przykład w naszym przypadku, my angażujemy się też również w sesje produktowe. Okay. Czyli my organizujemy y, zrobienie sesji prototypów. Obrabiamy te zdjęcia, mm -hmm. y, robimy stylizację do tej sesji, udostępniamy te zdjęcia produktowe do sklepów, y, robimy y, takie te pakszoty, okay. y, więc. To jest bardzo duże odciążenie dla marek, jeśli okay. mamy taką mm -hmm. możliwość. My robimy to jakby sami, no bo oni nie muszą zwracać no tak. tego zewnętrznym firmom. Ale to też trzeba określić, bo to jakby ma tą wartość mm -hmm. w tej współpracy. Więc konieczna jest umowa określająca takie zasady, jak się będziemy rozliczać, jak się będziemy angażować, co można wymagać od tego projektanta, bo są takie współprace i chyba. Więcej jest takich współprac, kiedy projektant tylko projektuje jakąś rzecz, no i potem daje Aha. nazwisko. Nie robi całego tego marketingu, no bo chociażby może nie mieć takiego zasięgu jak my mamy na hmm. przykład w House loss, więc... No e, albo nie ma też nie... takich możliwości, tak jak nie nie ma mówisz, że tyle tak. rzeczy, które ty jesteś w stanie przygotować e, tak. do takiego produktu, to może ktoś tak. po prostu nie mieć nie możliwości, nie mieć możliwości tak. przygotowania. No ale właśnie to trzeba określić, bo wtedy dopiero można określić wartość tej prowizji, czy hmm. tej współpracy i tego zaangażowania. Konieczna jest ta umowa, więc jeśli mam komuś doradzać, no to takie rozmowy pomiędzy prawnikami, hmm. oczywiście ja nie piszę tej umowy, tak, e, tylko to musi być napisane przez prawników e, jest konieczna, więc zaangażowanie prawników, no i też ich opłaty mm -hmm. trzeba wziąć pod uwagę przy podpisywaniu takiej, takiej okay. umowy. A co sprawiło, że na przykład Marka Duni czy Agnella przyszła akurat do ciebie po kolekcję? Chyba trzeba ich zapytać. No wiesz na pewno. Nie, Mówi no mi wydaje ci. mi się, że znaczy, jeśli chodzi o Agnelle, to wiem, że to chodziło o to, że. No oni zauważyli jakie produkty wcześniej ja robiłam okay. i widzieli, że to jest też stylistyka, której u nich nie ma, mhm. a chcieliby taką posiadać w swojej kolekcji. A oni mają tysiąc dywanów mhm. w swoim katalogu. Tak. tak. Więc 20, ale brakowało ale 20 im. innych, ale brakowało im dokładnie, brakowało mhm. mówię, no takich nie macie. Mhm. A, I oni na początku e, w ogóle to jest ciekawe, bo e, i kiedy powstałe koncepcje, które ja im przesyłałam, mm -hmm. to e, oni mają bardzo duży dział projektantów. Bo Oni sami projektują tak. swoje, mm -hmm. e, swoje dywany od lat wielu, odkąd pięknie się rozwijają na polskim rynku. E, bo nie wiem, czy wiesz w ogóle, Agnella to jest i, największa w Europie linia produkcyjna tak. dywanów wełnianych. Mm -hmm. To jest w ogóle no szok, widać. że my to no. mamy. E, od zera. Od jakby surowca. Tak. Jest niesamowita. W każdym razie oni mają tych swoich projektantów. Bardzo dużo mają tych projektantów. I oni projektują z roku na rok kolejne dziesiątki projektów mhm. dywanów. I oni je wypuszczają. Eee, I mają pojedyncze kolekcje z zewnętrznymi projektantami. I właśnie też w ten sposób z nami, z nami to powstało. Ja, ja, kiedy ja pierwsze swoje koncepcje wysyłałam, to projektanci mówili... Ja nigdy w życiu nie odwracałem tak kolorów. Aha. Jakby, bo oni projektują w takim specjalnym programie i ja na przykład. W, po, mówiłam im, ale ja chcę ten kolor tu, a okay. ten kolor tu, a te nitki tam, a tu tam melange, coś tam, coś tam. E, i, I właśnie oni. Tam, wszystko było dla nich wszystko nowe. było. Zacz, nie wszystko pewnie, ale jakby była taka, był taki feedback, że. Jeszcze w taki sposób y, odwrócone jakieś takie kolory czy jakieś takie melanże. Niby dla mnie to nie było takie jakby rocket science. Okay. Dla mnie to było oczywiste, że to tak musi być. A oni właśnie mówią, że w taki sposób mhm. myślenia u nich jakby w firmie nigdy nie był, jeśli chodzi właśnie o kompozycję okay. kolorów. Okay. To nie chodzi o to, że tam szary, bo ta, ta kolekcja mhm. jest taka trochę szara, stonowana. Tak. Chodzi o zupełnie inne takie technologiczne zestawienia. I też znowu teraz po czasie mają takie powiedzenie, że jakby no jasne dywany się sprzedają, house sobie się sprzedają, to możemy w końcu jasne okay. dywany projektować, bo też właśnie jest coś takiego, no jasny dywan we wnętrzu, kurczę. Tak, e jest milion od razu pytań i tak, się zapala. nie będzie się tam, sprzedawać. Tak, Handlowo tak, to jest po prostu tak. taka, tak, dokładnie, zapala się lampka i nie będzie się mhm. sprzedawać. E no, ale właśnie na, jak się spojrzy na sprzedaż e naszej kolekcji, mhm. to te jasne naj mają najwyższy a, procent. Czyli ale się wiesz, zmienił co trend. A, a nie było przypadkiem tak, że właśnie ich też brakowało? No, no, dlatego je stworzyłam. Ich brakowało, <laughs> no. ale jakby, dlaczego, jakby. Ja sobie zawsze zadawam pytanie, mhm. dlaczego tego ktoś nie widzi, kto jest producentem? Czego brakuje na rynku? To jakby jest dla mnie y, taka analiza rynku, którą ktoś pewnie prowadzi, żeby wprowadzać nowy produkt. No ale to jest super. Jeszcze że bo można problem, korzystać producenci z tego? to wiedzy. chyba nie wiedzą do końca tego, że, że to projektanci bardzo mocno sprzedają. Bo, ym, to znaczy myślę, że już dzisiaj tak, ale jeszcze 4 z... lata, 3 lata temu tak. Nie, nie, było, nie takiej... było takiej wiedzy, że to mm -mm. projektanci sprzedają. Ale że, to kurczę, że my wybieramy tak naprawdę te rzeczy i okej, okay, dobra, potem czasami ten klient na przykład nie kupi tego konkretnego, ale to, że w projekcie jest e, to ten wyznacza jasny dywan, trend, to tak, to wyznacza trend. Tak. No? I y, y, to też oczywiście tyczy się, y, bo tak jakby projektanci sprzedają, to, to też zależy, jaki klasy jest produkt. Bo jakby handlowo to trzeba się też zastanowić, przy takich wielkich markach, to oni mają, oni mają przeróżny target, jakby mm -hmm. oni, mm -hmm. oni handlowo do różnych osób chcą trafić. I wiadomo, że największe sprzedaże będą szły do tych takich komercyjnych Masowe. sprzedaży, mm -hmm. masowych. Mm -hmm. I no tam takie kolekcje nie będą trafiały. Więc rzeczywiście jakby trzeba wiedzieć czy w swoim, e, w swoim jakby tym założeniu biznesowym ten producent chce trafiać ma ten, do, uh -huh, ma ten target ma uh -huh. ten target chce trafiać do projektantów a między innymi otwierać się na innego uh -huh. indywidualnego klienta to przeważnie jest klient spółki premium albo trochę niżej albo bardziej spółki świadomego wnętrza uh -huh. Tworzenia świadomego wnętrza. Jeżeli taki jest zamysł marki, no to mi się wydaje, że kolekcje z projektantami wnętrz wtedy mają największy sens. Okej, okay. ale to chyba też trochę tak działa, że nawet to, co ty projektujesz teraz jako produkt, taki premium albo aspirujący do, do premium, to za pięć lat... Nie, nie będzie. Nie. To już będzie coś nowego. A to może wejść do masówki. No. To Bo oby. ludzie kochają potem to. Zresztą tak. no, takie jak wszystkie te nawet modowe, tak? tak. Jakby najpierw wychodzi najpierw jest, kolekcja tak. od Kityur, potem wchodzi tak. ten, a potem chodzi w tym ulica. Cała Polska. <laughs> no oby. Niech każdy <laughs> będzie spał na łóżku House -lops. Nie, no oczywiście, że tak jest. Tym się rządzi po prostu rynek mhm. sprzedaży i to jest coś, czemu się no, nie można się, się bronić, po prostu tak, tak to jest. E, także. Dobra. M, tak to wygląda. Kończymy ten temat. Tak. Słuchaj, i teraz tak. Na czym jeszcze zarabia House Loves? E, możemy przejść do stolarni. To jest dla mnie taki, powiedziałabym, Ach. mega intrygujący i powiedziałabym, sexy temat, bo tam się po prostu dzieje. Ta w sensie, się. Tam dzieje. tworzysz. Tak? tak, już faktycznie, fizycznie. No tak. E, Dlaczego stolarnia? O. No bo z potrzeby. Zdecydowanie okay. z potrzeby. E, po prostu. Tak liczyłaś bardzo, biznesplan? Czy tam raczej właśnie była... Od razu pod... wiedziałam, że to się nie opłaca. Okay. <noise> I nadal w to weszłaś. Yy, nadal w to weszłam i nadal oczywiście tak jest. Yy. <noise> Usługa stolarska to jest bardzo trudny biznes. Mm -hmm. W ogóle nie rentowny. Yy, przynajmniej ja próbuję, ale jest ciężko. Natomiast to jest dla mnie trochę mniej ważne. Mm -hmm. Ja jako projektant borykałam się po prostu z... Yy, Posiadaniem stałego e, wykonawcy mhm. zabudów mhm. stolarskich. Przez 3-4 lata, przez różne bu nasze budowy, nasze realizacje przewinęły się różne stolarnie, różni stolarze. I zawsze był ten sam problem. Od, Nieodbieranie telefonów. Mhm. Nieterminowość, nieum, czy, nieumiejętność czytania rysunków, e, tego się nie da. E, ja im muszę tłumaczyć. Technologicznie ten, ten, ten ja... jest w stanie zrobić to, ale tego już nie da rady tak. zrobić, więc na przykład do jednego tak. domu trzeba w ogóle kombinować. Tak, kombinowanie, uczenie ich, mhm. jak, ich zawodu, jakby nie ujmuje wszystkim, nie mówię, że mhm. ja znam takich stolarzy, którzy. Nawet 10 lat temu, 4 lata temu, kiedy ja jakby też zaczynam, oni by to wszystko potrafili, ale to są stolarze, którzy też mają wyższe ceny, mhm. po prostu. Okay. W ogóle ten rynek stolarski jest bardzo zachwiany, w sensie taki zróżnicowany. Można tą samą kuchnię zrobić za 25, za 70 i 120 tak. tysięcy. I ja, to nie jest to nie jest coś, co ja po prostu sobie teraz tak gadam i tak jest. To jest fizycznie przeze mnie sprawdzone. Mm -hmm. Ja nawet kiedyś zrobiłam taki research, taki po prostu już po realizacji projektu, wysłałam do siedmiu stolarzy wycenę tej samej kuchni mm -hmm. I z tym samym specyfikacją. Więc tam nie dało się zrobić niczego innego. I właśnie wyceny były od 40 do 120 tysięcy. I tam były te same komponenty. Więc ten rynek jest przedziwny. Dla mnie zupełnie niezrozumiały, mimo tego, że mamy swoją stolarę, nie? nie <grystanie> niezrozumiały, dlatego założyłam Ale własną. dlatego zaczęłam robić to, <grystanie> jakby chciałam zrozumieć, o co w tym chodzi, to jest raz. A dwa, że chciałam mieć święty spokój. Okay. Ja chciałam mieć stolarze, do którego zadzwonię i powiem, to robimy. A on mi nie powie, tego się nie da. No okay. bo ja jestem szefową, on mi nie może <grystanie> tak powiedzieć. Okej, okay. będzie Ale, kombinował. Tak, więc po prostu to było tak. Dwa lata chodziłam za tym, żeby znaleźć ludzi, bo wiadomo, że ja <grystanie> przecież tego robić nie będę. I no to było nierealne, aż po prostu z przypadku Znajomy, znajomego, tam ktoś, dwóch panów z Ukrainy, po prostu z, z tych, w tych czasach mhm. przeprowadziło się do Polski, oni są, oni, oni mieli papiery i jakby byli po szkole stolarskiej, ciesielskiej mhm. i to takiej chyba sześcio czy ośmioletniej, okay. okay. to w ogóle u nas w Polsce nie wiem, czy jest taka, taka, takie technikum. Nie. nie ma czegoś takiego. Mhm. Tam po prostu jest od liceum przez mhm. technikum, przez jakieś jeszcze podyplomówkę cały czas mhm. tą stolarkę się Uczy i potem dopiero można być stolarzem, więc ten poziom ich jakby wiedzy na temat stolarki był niezwykle wysoki. Ja ich y, sprawdziłam na montażu swojej kuchni okay. prywatnej, tej, którą pokazuję mhm. też. Y, to był taki trudny temat, bo tam był no, technologicznie trudny, więc ja. Tam te cofnięte fronty, chyba tak? Cofnięte fronty, mhm. w ogóle użycie. Y, Użycie korpusów Ikei Aha. Y, z nowym, jakby obłożeniem okay. stolarskim. Ty masz tam korpusy Ikei? Tak, ja mam tam starą kuchnię którą ah, tam okay. 10 lat temu okay. zaprojektowałam. Okay. Więc wszystkie szuflady, mm -hmm. wszystko korporacją Ikei, więc ja to musiał, to trzeba było porosuwać, żeby te ramki, te ramki, ja to wszystko wcześniej oh sama God. policzyłam, zaprojektowałam, mm -hmm. pozamawiałam w ogóle zewnętrznie e, te komponenty, one okay. już przyszły, u mnie leżały w garażu i tylko trzeba było to poskładać, okay. ale trzeba było to zrobić z głową, bez mm -hmm. projektu, bo wiadomo, że jak ja sobie Dobra. projektuję, to projektu nie ma. <laughs> <laughs> więc ich sprawdziłam i super się okazało, chociaż trudno mm -hmm. było się do Gadać, no bo po polsku było trudno, bo oni jednak mhm. ten język jeszcze nie opanowali aż tak bardzo na tym etapie, ale myśmy to sprawdzili i wtedy podjęłam decyzję, że to są osoby, którym mogłabym zaufać. No i jeszcze brakowało kierownika, nie? no mhm. bo jakby znowu to jest moja stolarnia, ale brakowało kierownika, no więc tam znaleźliśmy. Znalazł się też drugi współ wspólnik do tego, okay. bo jest to bardzo duże zaangażowanie mhm. finansowe, żeby kupić maszynę. Maszyny. I tak dalej. Mhm który zaufał mi, no i weszliśmy w to. Także ja sobie tym otworzyłam. To nie jest pomysł na, na dodatkowe okay. źródło utrzymania w biznesie. Okay. Dlatego, że tak jak powiedziałam, to jest bardzo trudny biznes. On się mamy go trzy lata i cały czas są tam takie różne sytuacje finansowe. Natomiast on się jakby sam utrzymuje, ale no raz lepiej, raz gorzej, okay. ale jest stabilnie, powiedzmy, <noise> już w ostatnim <noise> czasie. Rozwijamy się nawet w pewnym kierunku, natomiast mm, ja jakby decydując się na stolarnię, zdecydowałam się na święty spokój. Okay, czyli na zaspokojenie swoich potrzeb, potrzeb projektowych tak. dla swoich klientów głównie. Tak, jeśli mhm. sobie wybiorą, bo to nie jest konieczne, okay. bo ja mówię moim klientom bardzo klarownie, że my mamy stolarnię ja zrobię wycenę w projekcie. Od nas, mm -hmm. ale się sobie zażyczą okay. użyć. Kolegi, koleżanki, uh -huh. od polecenia kogoś i w ogóle, y, no to ja nie będę w to ingerować. Nie ma takiej uh -huh. konieczności, zresztą uważam to za biznesowo w ogóle nieuzasadnione, uh -huh. w sensie nie można rzeczy narzucać. No. Y, nigdy nie narzucałam klientom tego, gdzie mają kupić płytki, ani w którym salonie mają kupić misę toaletową. Tak samo nie, nie będę im narzucać, którego wykonawcy mają wybrać. Ja im będę zawsze rekomendować uh -huh. y, te sprawdzone y, źródła, właśnie salonów wnętrzarskich, gdzie trzeba coś kupić mm -hmm. i będzie dobra no tak. Tam, gdzie jest dobra komunikacja, tak, tam, gdzie ci dokładnie, reklamacje przyjmą dokładnie. bez problemu, gdzie ci transportu nie zepsują. Dokładnie. Okay. Tak samo będę rekomendować sprawdzonych wykonawców, czyli metaloplastyków, mm -hmm. monterów, podłóg, drewnianki mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj, jeśli mam swoją stalarnię, to wiadomo, że będę mm -hmm. rekomendować tylko naszą. Natomiast klient może sobie zrobić kontrofertę, możemy z nią przedyskutować mm -hmm. jako projektent. Ja będę z nim dyskutować, będę z Sprawdzać tą, okay. tą ofertę, ale jako projektant, nie jako właściciel. Uh -huh. Nie będę tam naszej ceny naginać uh -huh. ani za wszelką cenę konkurencyjnie gdzieś wygrywać, bo ja naprawdę te dwa biznesy traktuję osobno. Po prostu one są totalnie osobne i ja tutaj bardziej zawsze dbam o interes mojego klienta bo jemu daję usługę projektową. Natomiast fajnie, że mamy stolarnię i ja mogę ufać chłopakom. Co prawda y, przez te trzy lata już tych dwóch panów tam nie mam, tylko mam dwóch innych, A. bo to jest też taki biznes właśnie hmm. i też rewelacyjnych. Y, kierownik ten sam, y, ale jakby... Ym, y, no, A ta część personalna ufać, jest trudna właśnie w prowadzeniu biznesu? No w tym przypadku y, jest bardzo ważna, żeby znaleźć te osoby, mhm. które po prostu... No są mega wykształcone w tym, w tym zawodzie. Mhm. To jest konieczne. No nie wyobrażam sobie, żeby zatrudnić kogoś, kto tylko tam składał meble w okay. UK, nie? Okay. To tutaj to jest, jeżeli robimy meble na takim poziomie, jak mhm. my chcemy robić, i meble od projektantów, bo to te są najtrudniejsze. Tak, tak. Powymyślane. powymyślane Realne no, znam to. Steleż, które się głowi teraz, jak tak? tutaj to zrobić. Tak. No. no to jakby y, muszę mieć kogoś, kto mhm. też chce, po prostu się no. Rozwijać, a tak. niestety to jest zawód, w którym co chwilę trzeba się rozwijać, tak. bo się coś nowego pojawia. Tak. Nowe cargo, tak. nowe wsuwanie, mm. nowe, nowe, nowe frezowanie, nowe ja frezowanie, może wałeczki, a tak. może coś tam. Tak, ja no. tylko liczę te koszty mówię, że się powariowali, nie? W sensie, że klienci, że wybierają sobie taki design i po prostu mam wrażenie, że co roku jest coraz droższy design. No bo jakby mhm. on jest taki na coraz wyższym poziomie. No bo te w drewnie. Tak. I to najlepiej w litym. litym w jed... No to jest po prostu. litym i takim jednolitym, jak to się mówi, że Tak, no Bo tylko no to wtedy to dobrze po wygląda. Po prostu tak, miliony kosztuje. No. Ale tak, dlatego właśnie jest stolarnia. Więc tutaj no, nie polecam, jak coś chce zarobić. <laughs> Dobra, a czy polecasz w takim razie edukowanie i prowadzenie kursów? Twoje kursy należą do jednych z najbardziej popularnych, mam wrażenie. Wyróżniają się też tym, że. Są y, stacjonarne. tylko stacjonarne, tak. i że oprócz takiej wiedzy teoretycznej, to jesteś już bardzo dużo praktycznej y, wiedzy przekazanej tak. jakby z Twoich budów, z Twojego doświadczenia. To w takim razie, czy to jest taka część, jakby taka odnoga tak. Twojego biznesu, na której można zarobić? Tak, to jest w ogóle decyzja typowo, jakby totalnie biznesowa. Okej. Okay. Był taki okres właśnie trzy lata temu w naszym studio, kiedy ja bardzo mocno zastanawiałam się nad sensownością rentowności usługi projektowej mm -hmm. I, i tak uważałam, że dobrze sobie radzimy, ale borykałam się z zamykaniem miesiąca mm -hmm. po prostu finansowym zamykaniem miesiąca, także móc opłacić pracowników. No nas nie jest tam dużo, wtedy były jeszcze dwie dodatkowe osoby. Czyli ja i dwie dodatkowe osoby, mhm. dwóch pracowników, no to dla mnie i tak jest bardzo dużo. Tak no naprawdę tak, to jest, to normalnie jest duże wyznanie. wyzwanie. Mhm. Mhm. Także jakby ja się borykałam z tym, żeby, żeby to się finansowo spinało. No i oczywiście zastanawiałam się, co z tym zrobić. No tak, mogę podnieść cenę za usługę projektową. No, ale rynek też ma pewien mhm. swój jest y, jakiś sufit. limit. Mhm. I tak i tak uważam, że jesteśmy na wysokim jakimś tam poziomie, chociaż w ogóle trudno jest to zweryfikować, bo dzisiaj to się już już się o tym mówi, mhm. ile usługa projektowa kosztuje. Trzy lata temu to była mhm. zmowa milczenia. Tak. Nikt nie wiedział ile kto się zaprojektowało. Kto mhm. ile bierze. Wszyscy tylko liczyli za metr kwadratowy. Mhm. Ja w ogóle jestem totalnym przeciwnikiem mhm. liczenia e, usługi projektowej za metr kwadratowy. E, nigdy tak nie liczyłam. Od samego początku mhm. zawsze liczyłam, ponieważ dla mnie jest biznesowo nieuzasadnione projektowanie przestrzeni posiadającą Tą samą ilość komponentów mm -hmm. w kompozycji i, i definiowanie jej wartości poprzez ilość metrów kwadratowych. Jeżeli, dla przykładu, tak, tak, tak mamy tak. najprościej łazienkę, mm -hmm. małą toaletę, gdzie jest umywalka i miseta toaletowa. Umówmy się, dwie rzeczy do zaprojektowania. tak Czy ona ma 3 metry, czy ona ma 6 metrów, to dlaczego jest to nadal mm -hmm. jest ta sama ilość komponentów w kompozycji? Tak. A przecież usługa projektowa polega na skomponowaniu. Dobraniu kolorystycznie i stylistycznie dobranych ze sobą elementów wnętrza, więc usługa polega na stworzeniu kompozycji, znalezieniu dobrych proporcji, kolorów, tonacji wszystkiego. Mm -hmm. I ja nadal tą usługę tak samo wykonuję, czy tych metrów jest trzy, czy jest sześć w tej mm -hmm. toalecie, tak? A czasami tam, gdzie jest mniej, to jest w ogóle trudniej. No bo jest mniejsza przestrzeń mm -hmm. i jest więcej wyzwań funkcjonalnych. Mm -hmm. Chociaż jakby była dziewięć metrów, a ja bym miała dwie rzeczy tylko tam wsadzić, nie? To tak. też jest zadanie. To też jest wyzwanie. Więc jest taka, mm -hmm. jest rzeczywiście coś takiego w projektowaniu, że jeżeli coś jest bardzo Malutkie, mhm. Albo ogromne, mhm. to jest to, to już jest bardzo duże zaangażowanie czasowe. Jeżeli jesteś w środku w standardzie, no to jest to takie normalne mhm. zaangażowanie czasowe. Ale ja i tak uważałam, że ja, ja spędzę tyle samo czasu, projektując, mhm. czy to ma 3, czy 6 metrów. A to jest usługa. Y za którą klient płaci? Za robocze godziny. No bo mhm. za nic innego on nie płaci. Za to, ile czasu ty spędzasz, żeby zaprojektować. Więc ja sobie przeliczyłam, mając timesheety, zastanawiając się, a robiąc analizy, ile czasu ja robię jakąś strefę albo cały projekt. No i doszłam do wniosku, że projektując daną strefę, projektując dany, e, na przykład kompozycję jadalnianą, czy kuchenną, czy łazienkową, spędzam tyle i tyle czasu, więc to skoro kosztuje tyle czasu, a ja chcę tyle i tyle zarabiać, mhm. to powinno tyle i tyle kosztować. Więc u nas od samego początku wyceniamy projekty na strefy. Okay. Czyli po prostu jeżeli w y, mieszkaniu jest y, aneks kuchenny, jadalnia, salon, łazienka, sypialnia, no to jest mhm. pięć stref, no i za strefę się płaci. Tak okay. to, nie? I, y, ale mimo tego gdzieś ta cena była no tak jakby... Sztywna, uh -huh. że ona no, nie doprowadza do tego, że miałam taką swobodę e, biznesową, że ja po prostu się martwiłam, co będzie, jak będą urlopy, co, będzie, jak będą choroby. Uh -huh. To też ich było dużo, no bo jakby dzieci chorują, a my wszyscy tak. jesteśmy w takim wieku, że no, mam, mieliśmy uh -huh. wtedy małe dzieci i ja po prostu musiałam coś zrobić, żeby trochę odetchnąć. E, no i pomysł wtedy w. Padł na zrobienie kursów natrzewskich. Mm -hmm. No i chciałam, żeby ten kurs był inny niż takie, które w tym czasie były, a jeszcze w tamtym czasie nie było ich za wiele. To, to było trzy tak, lata temu tak. i to był jeden z pierwszych. Niewiele, nie? Jeden mhm. z pierwszych. Y nie był pierwszy na pewno, nie mogę tego powiedzieć, ale jeden z pierwszych. Y to nie były czasy kursów online'owych. Y ja w ogóle też sobie nie wyobrażałam, jak mam opowiadać o y tworzeniu spójnych kompozycji kolorystycznych bez, bez pokazywania mm, próbek, no. o tłumaczeniu o kolorach, bez pokazywania mm. tych kolorów, więc z automatu to przyszło okay. jakby z potrzeby, że to musi być stacjonarny. Mm -hmm. e, no i w ten sposób stworzyliśmy kurs, kurs, który zrobiliśmy już 11 razy, więc prawie okay. 240 osób wyszko wyszkoliliśmy przez ostatnie 3 lata. E, teraz następny znowu będziemy robić, bo ja już myślałam, że już wszystkich wyszkoliliśmy chętnych, <laughs> A są nowi ale chętni. są nowi, więc właśnie w lipcu e, mm -hmm. chcemy zrobić kolejną edycję. Tak ile razy w roku? W takim razie to jest skrobu 11? Od potrzeby. Okay. Od okay. potrzeby. Znowu od potrzeby. Widzisz, uh -huh. ja, ja naprawdę tak buduję biznes. Widzę, że coś jest potrzebne, to to robię. Okay. Czyli nie narzucasz też nie. sobie, robimy tyle i tyle, co nie. się zacznie spinać. Jakby nie. Okay. Liczę po prostu tylko uh -huh. rzeczywiście, ja jakby no, jestem odpowiedzialna za to, żeby cały miesiąc zamknąć i mieć na te wypłaty, na te ZUSy. <laughs> I na wszystkie inne koszty. Więc oczywiście, że planuję sobie jakby z wyprzedzeniem, jakie rzeczy będziemy mhm. robić w danym miesiącu i co będziemy mogli zafakturować, jak realne fakturowanie to jest. Więc ja sobie to przewiduję na podstawie tego, jakie kontrakty już są podpisane z klientami, co jesteśmy w stanie zrobić, ile tych pomieszczeń w miesiącu. Dokładamy do tego w ogóle jeszcze usługi marketingowe Aha. i właśnie też jakieś tam prowizje ze sprzedaży i tak mhm. dalej. Ja sobie to przeliczam. No i i, yy, I staram się tego pilnować, ale jakby rzeczywiście pierwszy kurs, to, było, to była próba, yy, no, łatania dziury budżetowej, okay. Takiej takich dziury po prostu takiego spróbowania yy, posiadania takiego oddechu, takiego mm -hmm. cash flow, które spowoduje, że ja swobodnie mm -hmm. będę mogła, że nie będzie takiej pętli, nie, tak, Na ale nawet żeby kupić kurde komputer. Aby nowy komputer mógł skupić. Że jak mi się popsuje mhm. ta drukarka, to że będę mogła po prostu Anie ją... Tak, a nie mhm. panika. Bo, bo, bo no wiadomo, że wypłaty dla siebie i dla pracowników są ważniejsze. Więc rzeczywiście kursy są dla nas bardzo dużym takim przychodem w firmie, który powoduje, że my mamy tą swobodę. Więc ja je organizuję wtedy, kiedy mamy jakieś takie luki projektowe. Okay. Mhm. Kiedy mi Klient, już nie obsługujemy tych klientów, bo mi na, mimo wszystko większość naszego czasu. To, są, to jest, jest obsługa. To mhm. jest pracownia, to jest obsługa klientów. I usługa projektowania wnętrz. Ale wtedy, kiedy są jakieś takie luki albo takie przejścia, to ja w, w, staram się wtedy zorganizować ten kurs. A wiesz, co jeszcze tak mówiąc o tym, patrzysz na House Loves globalnie i te biznesy mają się właśnie trochę finansować y, tak wspólnie, czy rozdzielasz to tak bardzo, że na przykład współpracę to są tylko moja ja jestem Karolina, zrobiłam mozaikę. Pracownia to jest pracownia, dobieramy tak projekty, żebyś zarobili na siebie. A stolarnia to jest stolarnia, wiadomo, tam była inwe inna inwestycja. To w ogóle um... jest nawet osobna działalność. Okej, okay, dobra. Więc Czyli jakby stolarnia jak to dzielisz, jest, powiedz. Stolarnia jest osobną działalnością, mhm. spółką e, i, i, i partner mhm. jest też, więc to jest osobna okay. działalność, ona ma tam swój budżet, swoje finansowanie i wszystko osobno. Ja nawet tam e, tylko to kontroluję. Natomiast w House Loves wszystko jest wspólne. Okay. Dlatego, że e, no dzisiaj... Jeszcze jakiś czas temu była nas trójka, potem była przez chwilę nas dwójka, potem znowu trójka, teraz znowu jesteśmy we dwie. Więc tak naprawdę, household to są dwie osoby. Okay. I każdą rzecz, którą robimy, czy to jest produkt, czy to jest kurs. Czy to jest blog marketingowy, mm -hmm. post marketingowy, czy rolka marketingowa mm -hmm. na Instagramie? Czy projekt dla klienta robimy to razem, razem. z Małgorzatą okay. i Małgorzata no, jest ze mną od samego prawie początku. Mm -hmm. Wiem, Boże, że m... ci takie Małgorzaty. Tak. Małgorzata <noise> jest w ogóle moją kuzynką, A, więc dlatego jest nam trochę łatwiej, mm -hmm. bo, no, bo to to zaufanie mhm. było od samego początku. Ale jakby jest niesamowicie zdolna, utalentowana, i e, rozumiemy się bez słów. Okay. E, I ona mnie wspiera. W, ona ma takie swoje ulubione rzeczy, które lubi mhm. robić. Fotografię? E, Nie. Fotografi tak, no. fotografia, filmy, e, ale ponieważ ja też to robię. To my nawzajem się uczymy od okay. siebie. I to jest super. To nie jest tak, że my osobno coś robimy, tylko zawsze razem. I to jest fajne, bo takie dwie osoby dobrze doświadczone i wykształcone w danych tych dziedzinach, mm -hmm. one Ciągniecie się motywują, się. Mm -hmm. ciągną tak. do góry. Mm. I to nie jest tak, że ja im, ja robię swoje, ona robi swoje i ona w tym zostaje, a ja zostaję w tym. Tylko my tworząc coś razem ciągle się mm -hmm. rozwijamy. No i tak jest. My każdą nową rzecz robimy, wydaje nam się trochę inaczej niż poprzednią. Mm -hmm. Mam nadzieję, że lepiej. E, no i dzięki temu się rozwijamy. Bardzo. Bo ja wiem, ile... Mi dają, ja działam sama, tak, mam pracowników, natomiast nie działam tak bardzo blisko z kimś. Natomiast wszystkie rozmowy, które prowadzę, na przykład z innymi projektantkami, do których też mam jakby spore zaufanie i wymieniamy się doświadczeniami, to każda taka rozmowa faktycznie przenosi mnie na jakiś level wyżej w tak. jakimś temacie. Tak. I gdybym tego nie robiła w ogóle, to bym utknęła gdzieś tam z tą moją wiedzą i z moim podejściem, nawet z jakąś filozofią i tak dalej. O, tak. Kilka poziomów niżej. No bo tak naprawdę tylko jakby w takiej relacji z inną osobą, to jest jak taki katalizator, który właśnie cię... Powoduje, że ty widzisz trochę coś w innym świetle. Tak, tak. Także mhm. w ogóle tak, kuluarowe rozmowy między projektantami są w ogóle fantastyczne, więc te wszystkie mhm. spotkania, piknik architekta, rozmowy na targach, y, jakieś takie no, premiery różnych mhm. kolekcji. Ja je uwielbiam, bo y, ja mam wrażenie, że tam wtedy się wspieramy nawzajem. Tak mimo wszystko, ja wiem, że jesteśmy z konkurencją, mhm. ale ja tego tak w ogóle nie odbieram i cieszę się, że mam mnóstwo takich fajnych relacji i mhm. się wspieramy nawzajem, dzielimy tym doświadczeniem i przecież to nie jest realne, żeby siebie nawzajem kopiować, bo każdy z nas jest inny. Tak. I tworzy markę własną, projektowanie wnętrz to jednak jest marka osobista. Nawet jak inspiracja jest taka sama, bo czasami podobają nam się te same Rozwiązania rzeczy. Rozwiązania nam to, się podobają, tak, ale możemy je robić przełoży inaczej. przełoży to dokładnie, na to jak on to czuje tak. i jak to, jak jak to faktycznie widzi. No. No. Więc u mnie Małgorzata jest ogromnym wsparciem, prawą ręką i wszystkim co możliwym e, od samego początku i ona po prostu e, razem ze mną tworzy to House Loves, a ponieważ tworzy razem ze mną te projekty, e, to jakby w nich uczestniczy w tym procesie. No więc to wszystko, co tworzymy jest jakby mm, finansowo idzie do jednego okay, worka. Okay. To też są tam pewne rozdzielenia, tak? No wiadomo, ja zarządzam firmą, ja zarządzam czasem, ja zarządzam projektami. No ja sprawdzam rysunki techniczne, tego nie robię Małgorzata, ale Małgorzata na przykład robi nasze wizualizacje kolorystyczno-stylistyczne, mhm. które robimy w nasz, nasz ten sposób. Ja je też potrafię tak robić, ale ich nie robię, tak? Okay. Więc się uzupełniamy w pewnych rzeczach, ale właśnie się zawsze wspieramy i coś nowego, coś nowego. A nie, nie, nie dochodzi do was teraz kolejna osoba? Coś, ogłosiłaś ostatnio jakiś taki powiedziałabym... Tak, ale do stolarni. A, do stolarni. Ogłosiłam okay. kilka dni temu, mhm. że w końcu przekonałam Moją siostrę. A. Moja siostra jest project managerem Aha. z zawodu y, rewelacyjnym. Uh -huh. Właśnie ona się zajmuje y, tym, czego w stolarni y, troszeczkę nam brakuje, czyli takiego właśnie zarządzania. Uh -huh. y, y, usprawnienia całego procesu. Usprawnienia tego procesu, uh -huh. tego procesu uh -huh. jest strasznie skomplikowany i trudny. Uh -huh. y, więc ja już bardzo długo z nią rozmawiam <laughs> o tym, żeby ona do nas przyszła. Kiedyś było rozmowy, że do House Loves, ale to nie był. Dobry pomysł i dobrze się na tym uh -huh. zdecydowaliśmy. I tak, zdecydowała się w końcu, okay. namówiamy, Żeby przeszła do stolarni. Więc rzeczywiście za uh -huh. miesiąc rozpoczyna tam pracę, więc ta stolarnia się też będzie inaczej trochę rozwijać i tam na pewno się okay. dużo pozmienia. No właśnie mam nadzieję, że biznesowo, uh -huh. że będzie im tam po prostu wygodniej, lżej i bardziej tak organizacyjnie wszystko uh -huh. zrobione. Taki jest plan, no bo to jakby to wdrożenie tej nowej osoby ma służyć temu, żeby było lepiej pracownikom, mhm. finansowo mhm. i wszystkim, tylko mhm. temu służy. No więc jakby to jest tam. Ale tu w House Loves nie. W House Loves przerabiałam taki etap, że zatrudniałam osobę totalnie z zewnątrz okay. i trwało to półtora roku. I po prostu na początku to był dla mnie bardzo dobry pomysł, tak mi się wydawało, ale jednak doszłam do wniosku, że nie mam takiej potrzeby. To... Ale ta osoba była właśnie do zarządzania? Ehm... To było w ogóle eksperyment. <grymanty> <grymanty> no tak, trochę z potrzeby. Nie, to, było, asystentka? to Nie. była taka asystentka. Okay. Uh -huh. Asystentka do spraw wszystkich i wszelakich, uh -huh. których jest wiele, jak widać w House Loves. Ale... też mam ten etap za sobą, <grymanty> się i, trochę. I ona się uh -huh. bardzo sprawdziła w, bar w różnych takich dziedzinach. Ale tych aspektów, tego multitaskingu uh -huh. było bardzo dużo. I nie chodzi o to, że ta osoba sobie nie poradziła. Nie nadążała. Uh -huh. Nie, to w ogóle nie o to chodzi, bo tego nie mogę powiedzieć. Uh -huh. bo była bardzo rozwojowa. Natomiast to chodziło o mnie. Okazało się, że ja po prostu jakby muszę więcej szkolić, jakby muszę więcej szkolić czasu, niż ja bym tak naprawdę wzięła Samo i to, to zrobiła. zrobiła. Uh -huh. uh ale to nie wynikało z braku doświadczenia uh -huh. tej osoby, tylko po prostu to są takie małe zadanka, uh -huh. że y, potem po czasie to się usprawniło, że rzeczywiście uh -huh. to była taka realna pomoc w wielu rzeczach, ale jeszcze potem w ogóle się przerodziło w zupełnie coś innego. Okazało się, że, naj, że w ogóle ta osoba y, jakby mocniej weszła w, w projektowanie, w, w sensie nauczyła się projektować w autokadzie i to tak szybko, bo w pół roku, Aha. z tak wysokim poziomem, oczywiście szko szkoląc, ja ją szkoliłam Aha. jakby, że potrafiła przejąć rysunki, robienie rysunków okay. technicznych. E, no i ja wtedy doszłam do wniosku, że e, jeżeli większość czasu ona poświęca na robienie rysunków technicznych, które Aha. ja zazwyczaj na tym etapie Zlecam na zewnątrz, no to jakby biznesowo mi się nie opłaca utrzymać okay. takiego pracownika, uh -huh. tylko ewentualnie ja mogę zrobić zlecenia. Uh -huh. Uh -huh. Tak? tak jak do tej pory robiłam. E no i e jakby musiałyśmy się pożegnać, ale to była decyzja czyste biznesowa, nie jak okay. personalna, bo ta osoba jest rewelacyjna, nadal z nią uh -huh. współpracuje właśnie, jeśli chodzi o rysunki techniczne e i w ogóle bardzo zaangażowana. Ale właśnie to też tak jest, że kiedy ktoś się rozwija, a jednak zatrudnienie kolejnej osoby to jest pewien rozwój biznesowy, mhm. to trzeba się zastanowić, czy ci jest to mhm. potrzebne. Mój tata zawsze mówi, że jeśli kogoś zatrudniłeś, więcej nie zarabiasz, to znaczy, że twój biznes jest do dupy. Mhm. No, no bo, bo nie co dojdzie, to że zarobić na siebie, to jeszcze drugie tyle tak, co najmniej. Tak, no, no jakby po co mieć kolejnych 20 pracowników, uh -huh. jak ty nic z tego nie masz. Uh -huh. Więc ja doszłam do wniosku, to nie chodzi o to, że ci uh -huh. pracownicy nie pracują, tylko oni pracują tyle, żeby zarobić na siebie. Uh -huh. Uh -huh. A to tak, nie, tak uh -huh. się nie prowadzi biznesu. I uh -huh. e, ja doszłam do wniosku... Bo jakie mądre rzeczy mówisz. Tak Wiesz, to są takie niby oczywiste, tak? Bo oczywiste. Jakby jak się to słyszy, to, no, to przytakuje, nie? <laughs> <laughs> jestem. Ale jednak... Y Kurczę, no mówimy o tym biznesie, i parę razy takie odcięcie, właśnie nie wiem, no, postawienie grubej kreski i przeliczenie, czy A plus B równa się faktycznie A plus B, czy tak. na tym ten jest no są... minus. Tak. No tak trzeba. No, ja zawsze mówię, zresztą w ogóle na kursie moim e, projektować Jak House Loves jest taki dział mądry projektant. Mhm. I to jest taki e, sesja, e, podczas której właśnie opowiadam, jak się prowadzi biznes. Ile powinno się, jak, jak się powinno wyceniać usługę projektową? No i w ogóle tam właśnie o biznesie rozmawiamy. I zawsze mówię, że no, jakby ja rozumiem, że kursantki przyjechały na uczycie projektowania wnętrz. Ale na koniec dnia my projektujemy wnętrze po to, żeby jednak kupić sobie chleb, tak. żeby mieć jakieś godne utrzymanie i po to, żeby ten zawód przynosił nam jakieś finansowe wynagrodzenia, i żeby może jednak pojechać na wakacje. No, więc jeśli zapomnimy o tym biznesowym aspekcie, to się bardzo szybko, akurat w tej naszym dziedzinie, w projektowaniu wnętrz, możemy złapać na tym, że ten biznes jest nieopłacalny. Mhm. I to wiemy, o tak. tym jest bardzo dużo tak. rozmowy, że jednak projektowanie wnętrz to jest trudny biznes, że bardzo często, to znaczy, że coś robimy po godzinach, w nocy i w tak. weekendy. Nie może to tak wyglądać. Mhm. Ja nie słyszałam, żeby prawnicy pracowali po nocach. No, chyba, że ktoś im za to mm -hmm. płaci. Tak. tak. No Ale, wtedy no, mają, ale... Wiesz, stawkę godzinową. Stawkę godzinową. Nawet dwa w ogóle, bo tak. po godzinach, więc. I ja w związku z tym uważam, że no powin... powinno się to jakby tą swoją roboczą godzinę przełożyć na rzeczywistą stawkę. I jednak projektuje się no nie z pasji. Tylko mhm. dlatego, że trzeba mieć chleb mhm. i trzeba mieć zupkę, i tak, trzeba tak. mieć ubrania, mhm. i wysłać dzieci do szkoły, mhm. i mieć komfort życia. Więc trzeba się zastanawiać nad tym, jaki biznes prowadzimy. Ja nawet na kursie pokazuję takie przeliczenia w sensie na zasadzie matematycznym, no Aha. bo jakby to wszystko jest no matematyka, tak. księgowość i, i, i szacowanie tych roboczogodzin. Ja pokazuję, no, że jak, jeżeli koszty, przy, koszty utrzymania się takiej jednoosobowej działalności, e, działalności. są na najniższym poziomie około tysiąca złotych, ale to pewnie no dzisiaj to, nie no. jest. E, mamy jakiś tam mały ZUS preferencyjny. Jeszcze czas zrozumieć, co to znaczy, bo niektórzy nie rozumieją, że to znaczy, że jeśli mamy mały ZUS preferencyjny, to twoja emerytura jest tak liczona, jakbyś za zarabiał 600 zł mm -hmm. miesięcznie, nie? To ci się opłaca mieć, płacić ten ZUS taki preferencyjny przez tam dwa lata mm -hmm. chyba teraz jest. No ja bym się nad tym zastanowiła. Ja bym wolała płacić od razu pełne ZUS mm -hmm. i przynajmniej I mieć... mieć liczone tą minimalną mm -hmm. e, krajową do, do tego, do tego, niż niż tej, tej emerytury. No, trzeba też mm. podejmować takie decyzje biznesowe, ale to już, to już jest e, jakby osobny temat. Natomiast pokazuje, że jak masz płacić te ZUSy, masz płacić te podatki, e, może masz, może nie masz VAT-u, bo jesteś zwolniona jak masz opłacić koszty, i potem jeszcze w ciągu tego jednego miesiąca zaprojektować na przykład całe mieszkanie od A do Z, to czy to jest w ogóle realny termin? Takiego roboczo godzin wypracowanych do zaprojektowania pięciu stref. Tak, od A do Z, od koncepcji, przez moodboardy, kosztorys, no, rysunki techniczne, mhm. wszystko. No dla mnie nie, to się nie da zrobić Jeszcze w takim czasie. Jeszcze kontakt z klientem. Nie, no to jakby to no, wszystko tak, razem, no to sumujesz, tak, tak. nie da się, a potem obliczamy, obliczamy, okazuje się, że jakie takie obliczenia się wstępne zrobi, ktoś na przykład ma stawkę, no nie wiem, 130 za metr kwadratowy, no to okazuje się, że on zarabia 2,5 tysiąca na rękę. Ale on mógł sobie to przeliczyć. Przecież mm -hmm. to jest czysta matematyka. Mm -hmm. Więc ja na kursie uczę mm -hmm. tego dziewczyn. Mówię, kurczę, dziewczyny, no musicie sobie to przeliczyć. Ja nie wiem, ile chcecie zarabiać, no ale no, na pewno nie mm -hmm. 2,5. No, no więc, więc trzeba myśleć o tym biznesowo. No i zastanawiać się, no bo można się wypalić bardzo tak. szybko z tej pasji. Tak. Udusimy się. nie? Mm -hmm. To po prostu tak jest. No. Tak, no, bo jednak satysfakcja... W sensie, nie wiem, dobrymi opiniami klientów jakby nie zaspokoimy tej swojej potrzeby, potrzeby normalnie przeżycia tak. z dnia na dzień. Tak. Tak. No, jednak... no i wysoka, wysoka wysoko, Wysoki poziom obsługi klienta no, powinien się łączyć z, z wysoką opłatą, mhm. no, jeżeli ona jest zaniżona poprzez nasze roboczo godziny. Mhm. No, dlatego ja zawsze mówię, Liczmy, ile godzin nam coś zajmuje. Mm -hmm czy ty prowadzisz taki timesheet, na zasadzie włączasz, nie wiem, tam aplikację czy jakiś kalendarz mm -hmm. i piszesz dzisiaj trzy godziny robiłam to. Dwie godziny oferta, godzinę umowa, trzy godziny z tym klientem o, o koncepcji, mm -hmm. pięć godzin na telefonie o projekcie wnętrz. Mm -hmm. Ja sobie wpisuję takie rzeczy, mm -hmm. a potem biorę i analizuję, co się wydarzyło. Ile, było? Mm -hmm. ile faktycznie tych godzin było. I sprawdzam, czy my się nie rozwlekamy mm -hmm. w tym czasie. Czy się zmieścimy w tym czasie. No jak się zmieściliśmy, jeszcze jest wcześniej, no to zarób Mhm. No mam taki feedback mhm. wtedy biznesowy. Także, moim zdaniem, to są takie narzędzia, które powinno się stosować, nawet jeśli to jest działalność jednoosobowa. Bo jeśli nie masz wyobrażenia o tym, ile czasu będziesz projektować sypialnię, to jak chcesz ją wycenić? Mhm. No, dokładnie. To jest proste. No, nie da się tylko inaczej zrobić, bo ty masz płacone za robocze godzinę. No, chyba, że wejdziesz w fantastyczny system rozliczenia roboczej godziny. W który ja jestem totalnym fanem. Uważam, że, powin że wszyscy projektanci mm -hmm. powinni po prostu yy, ja mieć tak płacone za robocze godinę. rozliczać. Tak, ja też Bo staram się nigdy to stosować. Nie, nie, nie daje jakiejś jednej stawki za nadzór, tylko zazwyczaj jest przeliczona konkretnie na roboczą godzinę, godzinę. Dokładnie. No, oczywiście jest znowu ten efekt zaufania. Mm -hmm. Znaczy, ten, jakby to, to klient teraz musi ci zaufać, mm -hmm. czy ty naprawdę te go... godzinę mm -hmm. wypracowałeś. Mm -hmm. mm -hmm. No ale. Czy naprawdę zależałoby Ci na tym, żeby go okłamać, no. przecież on się dowie? Mhm, to jest logiczne. Nie wolno kłamać w mhm. biznesie. To jest najgorsze rzecz, jaką można sobie zrobić. Ja w ogóle nadzory, to powiem Ci, że lubię, lubię w ten sposób rozliczać i mam też jakby takie doświadczenia. To trochę z pracy w korporacji takiej, nie? Takie raportowanie. Ja jak jestem na nadzorze i napiszę notatkę, to, to wysyłasz ja do klienta. Dokładnie. No ja, jest... ja pamiętam, co zrobiłam. On wie, co ja ustaliłam. Dziękuję, do widzenia. To jest takie, wiesz, to się nazywa, nie wiem, jakieś minutki ze spotkania tak, czy, tak, czy coś minutes. takiego. Mm -hmm. Tak, no, dokładnie. Żeby po prostu. Ale to jest wręcz moim zdaniem konieczne mm -hmm. w momencie systemu rozliczeniowego tak. za godzinę. Tak, tak. Bo ty musisz być transparentny przed mm -hmm. tym klientem. Ja w taki sposób rozliczam się ze swoimi prawnikami, więc jestem od tej drugiej strony mm -hmm. jako klient. Mm -hmm. I bardzo sobie cenię. Sposób ich wykazów godzin, który stosują. I na podstawie tego. Zaczęłam to mhm. stosować u siebie, czyli przeniosłem ten ich, jakby ten model biznesowy do swojego. Okay. Oczywiście, to nie znaczy, że projektujemy całe y, projekty wykonawcze, rozliczamy na roboczo mhm. godziny. To jest właśnie to, co ty mówisz: doradztwo, nadzór mhm. y, i jakieś inne takie zaangażowania, bo czasami są jakieś dodatkowe projekty zamienne, mhm. na przykład, bo klient zmienił zdanie, mhm. chociaż projekt jest zamknięty. to to staram się robić, ale jestem już bardzo blisko decyzji, żeby tak było wszystko. Cały projekt, Cały projekt. Uważam, że to jest z korzyścią dla klienta, nie dla mnie. A słuchaj, wiesz co, bo to jest może ciekawe ciekawa jestem, czy mi, to, czy mi to powiesz. Bo tak, ostatnio w ogóle przeglądając na Instagramie różne gotowe projekty, trochę pod kątem moich klientów, trochę jakby prywatnie. Zaczęłam przeglądać gotowe projekty domów i w ogóle... Um... Z wnętrzami? Nie, nie. nie normalnie kubaturę, w sensie, żeby wybudować. Trafiłam na studio projektowe i tam akurat nie są gotowe, tylko indywidualne. Takie rezydencje, mhm. ładne. E, chyba wiem, I pan mówisz. tam ogłosił, <laughs> że właśnie ty będziesz robić tam wnętrza. Ach, okej, okay, chyba wiem już teraz o kim innym mówić. <laughs> nie, tak, <laughs> spoko, zgadza się. I to jest, wydaje mi się, że to było może nie wiem, nie pamiętam, czy to jest bardzo stary post, czy nie. Bo ja nie, po, to po jest hashtagach nowość. w ogóle. Mhm. E, była było projekt rezydencji, był hashtag albo coś takiego. Okay. I, I jakby tak znalazłam jego biuro mm -hmm. i tak zaczęłam przeglądać jego projekty. Mm -hmm. I przy jednym z nich jest napisane, że, że, że my tutaj dokładnie, że, że on czeka jeszcze na jakieś tam. Koncepcje tak, dla nas. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. I tak. pokazał tam taką w SketchUpie tylko. E, Wizualizację wizu 3D. Tak, tak, tak. I słuchaj, w takim razie, jeśli masz plan rozliczać się na przykład godzinowo i masz mm -hmm. taki projekt, tam prawdopodobnie będzie, nie wiem. Kilkaset metrów, nie wiem ile tam jest, czy to jest bardzo duży ten dom, ale wygląda mm -hmm. na duży. Na duży. I projekt będzie bardzo rozciągnięty w czasie pewnie, skoro tak. to jest jeszcze taka, jeszcze nie jest łopata wbita w ziemię tak. nawet, nie? Tak, Masz plan na to, jak ewentualnie byś to rozliczała godzinowo? No właśnie, nie trzeba mieć planu, bo zobacz, jeżeli ty będziesz miała wszystkich klientów rozliczanych godzinowo, nie? Mm -hmm. Twoja, wiem do czego zmierzysz. To Twoja no. stawka jest zależna od tego, ile chcesz w miesiącu zarobić, żeby utrzymać mhm. firmę. I ona jest stała dla każdego klienta. A ty w pracy, no nie sorry, ale nie siedzisz i nie pierdzisz w stołek, mhm. okay. tylko okay. zawsze pracujesz mhm. na jakimś projekcie. Okay. Więc twoja, e, twoja e, twój, twój przychód w miesiącu jest stały. Stały. Więc ty nie musisz się zastanawiać, czy ty będziesz ten projekt robić przez dwa lata. Mhm. Ty musisz tylko mieć taką ilość projektów, żeby codziennie mieć co codziennie robić. Mieć mhm. co, co robić. E, I e, w ogóle to nie jest dla mnie wtedy zmartwieniem, mhm. tylko wszyscy klienci muszą być tak rozliczani, tak? E, natomiast ja uważam, że to jest bardzo zdrowe. Po pierwsze, można się rozwijać, bo ja mogę na przykład. Dojść do wniosku, że mam tyle projektów, że zatrudnię nową osobę. I mhm. ta nowa osoba każdą godzinę będzie też miała płacona. Mhm. I ja nie muszę się martwić. Czy będę miała i, no tak, jak zapłacić Bo ona, jej bo godzinę. ona każdą uh -huh. roboczą godziną na danym projekcie uh -huh. wypracuje swoją stawkę uh -huh. godzinową, przecież znowu uh -huh. będzie robić dokładnie uh -huh. projekt. E, oczywiście jej stawka będzie niższa niż na przykład mojej pracy, uh -huh. no bo no jakby wiadomo. każdy uh -huh. mój pracownik będzie inaczej, e, klient będzie inaczej e, widział to rozliczone. E, ale m, jednocześnie ty jako projektant wnętrz masz uh -huh. wtedy tą gwarancję przychodu. Oprócz mhm. sytuacji, kiedy masz urlopy i kiedy masz jakby choroby, mhm. no ale jakby ta stawka godzinowa, no musi uwzględniać też to, że jednak 20 ileś dni w roku jesteśmy mhm. na urlopie, mhm. więc ona musi być podwyższona o tą sytuację. Natomiast dla klienta uważam, że to jest korzystne, bardzo korzystne. Ja już nawet taki projekt jeden miałam zrobiony z jedną, z jedną klientką e, i okazało się, że zapłacili mi mniej niż mi się wydawało. Aha. Czyli dla nich mhm. jest to korzystne. Dlaczego? Dlatego, że jak klient wie, że on płaci za każdą twoją roboczą godzinę, to, to on, on ciebie kieszy. nie będzie mhm. prosić mhm. o milion zmian w projekcie. Mhm. On decyzję będzie podejmował mhm. szybciej albo bardziej świadomie, mhm. żeby zawsze, żebyś ty zawsze pracowała mhm. na jego korzyść. Mhm. Z poczuciem konsekwencji, konsekwencji tego, tego wyboru. Tak. I w ten sposób Mimo wolnie on skraca twój czas mm -hmm. pracy. On nawet może tego nie wiedzieć, mm -hmm. ale, ale będziesz podświadomie skracać pod, tak, mm -hmm. tak, skraca twój czas pracy. Ty e, ofertując e, mm -hmm. e, jakby to w ciemno, szacując ile czasu mm -hmm. będziesz to robić, e, zawsze Zakładasz, trochę przeszacowujesz, tak? tak mm -hmm. Będą zmiany, mm -hmm. będą mm -hmm. wiadomo, też określasz te mm -hmm. zmiany i tak dalej. Więc ja uważam, że to jest win-win. Generalnie e, uważam, że. To klienci... zamierzasz tak odciąć właśnie w pewnym momencie? Nie masz nie nie decyzji. Okay. Ale po prostu już myślę o tym z dwa lata. Okay. E, I rozmawiam o tym z różnymi osobami, które też ten model biznesowy e, próbują wdrożyć. E, uważam, że jest korzystny dla obu osób. Mm -hmm. Po prostu. U nas jest ta. Płynność finansowa, mhm. a u klienta jest, mniej, uważam, że będą mniej płacić. Ja to w ogóle uwielbiam też konsultacje, czyli mam taką doraźną tak. pomoc. To jest niesamowita wartość i kiedyś nie widziałam tego aż tak dobrze, to też trochę Magdy Zajączkowskiej Coaching tutaj jakby na mnie wpłynął, wpłynął bo faktycznie to jest taka bardzo dobra sytuacja dla klienta, który od razu dostaje odpowiedzi na swoje bolączki. Ale też no, bardzo dobry, właśnie taka dywersyfikacja, tak naprawdę właśnie dochodów. dochodów tak? Tak. Nie tylko projekty, tak. które się czasami odwlekają, czasami nie ma co zafakturować na koniec miesiąca. Tak. Tylko jest po no prostu dokonana tak. Konsul... usługa, dziękuję. Dokładnie. Konsultacje są rewelacyjnym źródłem przychodu. Jeśli ktoś takiego potrzebuje i ma możliwość, to jest po prostu super, bo masz dokładnie płacone mhm. za ten czas, wyznaczony z góry zazwyczaj albo za robocze godzinę. Ja też właśnie robię konsultacje roboczą godzinę, więc nie ograniczam klienta. Jakby mm. jeżeli pani potrzebuje dłużej ze mną rozmawiać, mm. no bo mniej rozumie, potrzebuje więcej wytłumaczenia, potrzebuje większego, dłuższego maila z większą ilością linków i różnych mm -hmm. alternatyw, lamp, to ja po prostu dla niej to zrobię, a inna osoba wystarczy jej, mm -hmm. za, załóżmy, przysłowę o półtorej godziny tak, rozmowy, na wszystko pytania wie. to pytania, to, to, to okej, okay, zróbmy, tak, to, tak. Tak, więc to... ona płaci dokładnie za to, jakby za to, ile czasu mi zajęła. I to jest dla kogoś, kto na przykład boryka się rzeczywiście z taką płynnością finansową, mm -hmm. a ma możliwość robienia konsultacji, to jest świetne źródło dodatkowego przychodu. Bo właśnie w ciągu jednego dnia nagle jest jakiś taki zastrzyk gotówki, mm -hmm. on jest Instant, nie? Tak, po prostu. Tak, tak. Bardzo, więc super to działa. Nie robimy tego, bo nie mamy na to czasu. Aha. Rzadko kiedy, ale mhm. zgadzamy się z jakimś w ogóle odroczonym terminem, który potem okazuje się, że i tak nie pasuje. Aha. Bo ja myślę, że później to ja będę miała na to czas, bo no. teraz nie wcisnę. Ale mamy czasem takie konsultacje, bardzo rzadko. Ale jeśli ktoś właśnie potrzebuje, to bardzo Aha. polecam. Bardzo polecam. Dobra, słuchaj, bo musimy zmierzać do końca. A jeszcze mam jedno bardzo ważne pytanie do ciebie. O czym marzy taka biznesowa Karolina? Bo już jakby ja sądzę, że masz tam jakąś taką listę, to spokojnie możesz tam parę ptaszków odhaczyć, bardzo fajnych. Ale na pewno są jeszcze takie, które masz do zrobienia. To jest nie wiem, mi się wydaje, że to jest bardzo trudne pytanie, bo ja jestem taką osobą, która wyznacza sobie cele, ale chyba bardziej takie krótkoterminowe. Czyli Aha, na przykład okay. właśnie widzę tą potrzebę mhm. i idę w to. W ogóle z kursem tak było. Ja się nagle obudziłam. Zrobię kurs. Zrobimy kurs! <laughs> Przyglądam Małgorzaty. Słuchaj, to będzie tak i tak, ja już wszystko wiedziałam. Mhm. I wtedy takie picie serca, mhm. w ogóle taki uśmiech na twarzy, takie w ogóle włożenie w to mnóstwo mhm. takiej energii, y, radość z tego, że coś robisz. Ja wolę takie plany. Okay. E, więc szczerze powiedziawszy, nigdy nie było moją misją, żeby mieć swoje kolekcje albo żeby być. Żeby. Aha. Jakby okay. to nie jest. Ja nie, okay. ja nie, ja nie miałam czegoś takiego, że. Będę to robić, to jest mój cel i teraz mhm. będę chodzić od producenta do producenta, pokaj mhm. do drzwi, aż ktoś to wyprodukuje. Okay. Tylko to było tak, jak powiedziałam. Kolega się zapytał, czy mhm. robimy? Ja mówię, fajnie, wyszło, potem stwierdziłam, to zrobię coś nowego, zobaczymy, jak to wyjdzie, a potem się okazało, że to jest super model biznesowy i ja chcę mieć to zabezpieczenie, a przy okazji no jaki prestiż i oczywiście jakie fajne, fajna koncepcja. Więc jakby to było to. E, no kursy też wynikały z potrzeby. E, uwielbiam te nasze kursy. Oczywiście milion mam pomysłów na kolejne, mhm. tak? Jakby inne. Do robi... czego ci życzyć? Może więcej czasu ci życzyć? Właśnie chciałam powiedzieć, że moim marzeniem jest... E, Mniej pracować. Okay. <laughs> e, I nie chodzi o to, że ja może tam dużo pracuję, tylko chodzi o to, że ja bym chciała umieć wolniej pracować. Mhm. E, i ja... A to nie jest niestety tak, że masz to gdzieś tam tak, bardzo głęboką osobowość. Tak jest. Ja poprzedni rok, chociaż wiem, że tego może nie widać na zewnątrz mhm. publicznie, ale poprzedni rok 2023 to był rok, kiedy ja obijałam się po ścianach. W sensie zdecydowałam, mhm. że koniec tego. Ja już mhm. się tak zmęczyłam. Pierdzielę to, mm -hmm. ja muszę odpocząć. Ja rzeczywiście odpoczęłam. Tak odpoczęłam, że aż po prostu w jakąś depresję wpadłam. <laughs> <laughs> że musiałeś sobie teraz dodać trochę. Wiesz co, no nie bardziej po prostu na nowo musiałam się nauczyć nabrać tego tempa. Ja byłam zaskoczona. Mm -hmm. Ja nie umiałam go z powrotem znaleźć, ale znalazłam go właśnie na początku tego roku i ten mm -hmm. luty, zwłaszcza to jest crazy. Ale y, jestem z tego zadowolona, że doświadczyłam tamtego uh -huh. i na tamten czas było mi to potrzebne. Trochę to przeciągnęłam. Uh -huh. e, teraz już wiem, że to nie może tak wyglądać, e, no bo mój charakter na to uh -huh. nie pozwala. E, ale ja lubię pracować w dobrym tempie, e, bo wtedy najlepiej e, jestem najbardziej produktywna, uh -huh. jeśli mam dużo rzeczy do zrobienia. E, no ale chciałabym pracować wolniej. Chciałabym tak. Trzy dni zastanawiać się nad jednym projektem, jednego dywanu. Marzenie. Mhm. No. I tak sobie szczęśliwie A podejrzewam, że tych i decyzji do podjęcia każdego dnia i żeby by Że mi nikt nie zadzwonił mhm. i tak dalej. Jakby gdzieś tam to jest mój cel, żeby jakby pracować. Pracować, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby nie, ale po prostu wolniej. A to znaczy tylko tyle, że po prostu na wyższych stawkach. Mhm. No bo ja po prostu, żeby robić wiadomo. to wolniej, muszę mhm. uzyskać ten tak. sam przychód. I no taka, tak to się przekłada na biznes, bo mhm. rozmawiamy dzisiaj o biznesie. Tak jest. No ale to jest oczywiście y, bardzo trudne. Y, więc ja sobie życzę takiego trochę świętego spokoju i to nie chodzi o to, że ja mam trudnych klientów i że za dużo robimy, bo tak jak ja powiedziałam, mimo wszystko to tak wygląda, jak się, że Tyle rzeczy mm hałstwaj. -hmm. Ale my robimy to step by step. Okay. Robimy to powoli. Yy, w jednym roku stoły łóżka, w drugim roku yy, chyba były właśnie dywany, a zaraz po nich te płytki. Mm -hmm. Gdzieś tam pomiędzy te lampy, ale te lampy to mm -hmm. na cztery lata okay. były robione. To one po prostu się w końcu wydarzyły. Tydzień temu nowa kolekcja yy, tapet. Mm -hmm. Tak, no bo też dwa lata rozmawiamy o tym, żeby zrobić mm -hmm. nową kolekcję, bo już. Tam ta się przedawnia i my to, co pokazaliśmy tydzień temu, ja to miałam już dwa lata temu, wszystko zaprojektowane. Okay. <laughs> Tylko to jest uh -huh. ten partnerski układ. Ja robię to po godzinach. On wall też tam ma swoje jakieś uh -huh. zobowiązania, gdzieś to nam się porozmywało w okay. czasie, ale w końcu się udało. Także, jakby ja robię wszystko tak po kolei i nie mam takiego czegoś, że teraz ja to teraz marzę, żeby nie wiem, zrobić e albo coś tam, nie? No nie. Yy, Ale ja... jak się pojawi potrzeba, się... Tak. to go zrobisz. Jak go poczuję w sercu, mhm. że to jest coś, co chcę robić, to go zrobię. Yy, I w ogóle jest mnóstwo rzeczy w tym, naszym, yy, yy, w tym naszym zawodzie, które my możemy robić, bo właśnie można pisać te e-booki, yy, co tam jeszcze można Nagrywać robić? Podcasty. Nagrywać podcasty. Yy, no można, yy, można w ogóle być ekspertem i yy, szkolić yy, marki. Na przykład hmm. y, y, handlowców. Tak też niektórzy tak robią. Więc jest mnóstwo rzeczy, które można robić, ale ja uważam, że nie, narobić, nie należy robić wszystkiego, mm -hmm. bo każda z tych rzeczy otwiera pewien, e, pewne jakby takie, taką nową ścieżkę, która może się okazać, że ty tego dobrze nie robisz. Mm -hmm. Że chociaż dobrze projektujesz, to może się mm -hmm. okazać, że. Zaczęłaś pisać e book ale to on może nie hmm. jest dla ciebie. Ja tak mam trochę z nagrywaniem, um, z nagrywaniem kursów online, mm -hmm. czyli bardzo, bardzo dobrze się czuję robiąc kursy na żywo. Na żywo? Mm -hmm. Ale jak zabieram się już od lat do zrobienia kursu online, chociaż jeden zrobiłam z Izą, z, z, a, z tak, a, mm -hmm. tak jeden jest tam o projektowaniu kuchni, kuchni. Mm -hmm. no nie on jest online, jest są te wideo, ale jakby nie czuję tego uh -huh. i ciągle to odkładam na później uh -huh. i na później i na później. No i dochodzę do wniosku, że może to właśnie jest coś, czego nie powinnam robić. Yy. I okej. Okay. Okay. Ale trzeba próbować, w sensie ale warto próbować, jest... Tak. No... tak samo jak z tym zatrudnieniem, trzeba próbować, mm. ale potem zastanowić się, czy, jest, mm -hmm. czy na pewno chcesz tego, czy chcesz mieć kolejnego pracownika, czy kolejnego, czy kolejnego. Ja uważam, że w ogóle, ja podziwiam w ogóle studia projektowania wnętrz, w których pracuje więcej niż 5-10 osób. Mm -hmm. Podziwiam. No, utrzymanie e, tego. Utrzymanie mm -hmm. to jest raz, ale jakby, jakby zarządzanie mm -hmm. projektem. Ja sobie tego nie wyobrażam, w mojej głowie się to nie mieści. Jak to jest możliwe? Yy, trzeba mieć bardzo dobrze opracowany proces projektowy. Mm -hmm. Przechodzenia informacji między pracownikami. Tak. No, u nas my jesteśmy, dwie, wiemy wszystko, wiemy o każdym mhm. kliencie, o wszystkim, wymieniamy się tym i tak jakby każdy klient jest mhm. obsługiwany bezpośrednio przez nas, przez dwie osoby. Mhm. Ja wszystko wiem o projekcie, ale przy dziesięciu osobach, no to nie ma takiej możliwości. Mhm. Ja to naprawdę szczerze podziwiam. Także na pewno to nie jest droga dla mnie. Ja się tak rozwijać nie chcę. No powiem ci, że też zrezygnowałam. Poza tym, no moim zdaniem kontakt taki jeden na jeden jest bardzo satysfakcjonujący z klientem. Tak. I też akurat to jest taka część, której w życiu bym nie chciała oddać. Mhm. Więc, więc warto sobie no, zadać pytanie, co ci sprawia tak, radość. Tak. Co w tym kiedy... projekcie daje ci faktycznie tak, też przyjemność. Tak. No? Czy ty się specjalizujesz w kosztorysach, w robieniu rysunków, mhm. wizualizacji, w obsłudze klienta, co tam jeszcze w zamówienia. Mhm. I zdecydować się na to, co dla ciebie jest największą radością i co robisz najlepiej? Mm -hmm. A resztę oddać. A resztę albo oddać, mm -hmm. albo zlecić, albo mm -hmm. po prostu kogoś y, zatrudnić, że będzie zrobił tą resztę. No ale właśnie, czy chcesz tylko zarządzać projektami, no bo ja sobie nie wyobrażam być projektantem, jak mam 10 osób w firmie mm -hmm. i muszę zarządzać projektami, to trzeba mieć albo osobnego project managera, tak. y, albo jeszcze inaczej sobie to zorganizować. Ale to na pewno nie jest dla mnie. I to jest to jest też na pewno temat na kolejną naszą o, rozmowę, tak. <laughs> bo, bo tutaj tych ścieżek rozwoju i takich możliwości, jak może się potoczyć i jak różne pracownie wyglądają, jest na pewno wiele. Bardzo Ci dziękuję, że tak szczegółowo opowiedziałaś mi o ja tym, jak działa dziękuję. House Loves. Myślę, że to będzie ogromna inspiracja dla wielu projektantów i projektantek, które szukają właśnie trochę tej dywersyfikacji. Ja już jakby w. W wielu moich wywodach tutaj i, i treściach, które publikuję, mówię o tym, że warto się zastanowić nad tym, na czym faktycznie. Zarabiamy i sama jestem zła na siebie na to, że jak rysuję, to zarabiam. Jak nie rysuję, to nie zarabiam. To jest takie moje powiedzenie. I dla mnie są bardzo trudne zawsze miesiące wakacyjne, które trzeba planować z dużym wyprzedzeniem i cały harmonogram roczny e, dobrze, dokładnie, dobrze ustawić. E, I wszystkie kontrakty, umowy, i faktycznie kiedy możesz fakturować, a kiedy tak. nie co ma ogromny wpływ na, na działanie całej, całej pracowni. Dlatego myślę, że twoja ścieżka będzie taką, która pokaże nam po prostu, co no. można robić, jak robić i żeby się też nie bać próbować, próbować różnych zdecydowanie. rzeczy. Zdecydowanie próbować różnych rzeczy, ale zawsze patrzeć na to jak na biznes mhm. i liczyć. Jeśli ktoś jakby nie podchodzi do tego w taki sposób, nie przelicza tych swoich zarobków, no to popełnia po mm -hmm. prostu podstawowy błąd młodego lub niedoświadczonego biznesmena, bizneswoman. Tak. No bo jednak jednoosobowa działalność to, jest. to nadal jest CEO. Tak. Tak, <laughs> tak, dokładnie. I musisz być swoim CEO, być swoim który CEO. ci powie, ten projekt ci się nie opłaca. Tak, dokładnie. Nie bierz go. I trzeba to sobie przeliczyć. Mm. A to jest tylko matematyka. No, no mamy, mm. My mamy, mam nadzieję, większość osób ścisłe umysły, więc tak, powinno być policzalne. To. Tak. Jest policzalne. I trzeba sobie to policzyć, no bo na koniec dnia to jest ważne. Jest ważne. Tak jest. Bardzo ci dziękuję, ja Karolina. Również dziękuję za przyjemnie zaproszenie. się rozmawiało. Również. <laughs> bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że no to będzie jakąś inspiracją dla wielu osób, ale myślę, że też jest ważne, żeby każdy znalazł swoją drogę, bo nie można kopiować drugiej mm -hmm. osoby, bo jeżeli będziesz kopiować, to nie będzie to z twojego serca. Mm -hmm. nie będzie I to nie będzie działało. Mm -hmm. Po prostu. My robimy to, co ja czuję, że jest dla nas, dla nas dobre. I widać, że wychodzi. Super. Dziękuję bardzo. <laughs> Dzięki. Jeśli spodobała Ci się ta rozmowa, to zasubskrybuj mój kanał i bądź na bieżąco.